Mmm, pyszne! Smak limonki? Sprawdźmy język. O tak, to mi się podoba. Czuję się jak na imprezie z okazji Dnia Świętego Patryka. O tak, różowy, mój ulubiony. Mniam! Wow, prawdziwa jama ustna. Tak, udało nam się. Dlaczego wszystko się rusza? O nie! Patrzcie na to! Mogłabym zjeść ich milion! O tak, czas na chipsy, kochani! Różowa musztarda! Hej, wszystkiego trzeba spróbować! Chwileczkę, z racji tego, że mamy do czynienia z różowym, trzeba pozostać w temacie! Zróbmy to, Barbie! Trzymaj się! Czas na sosik! Oj, nie czuję się najlepiej! Tak, już wychodzi! Wow, to jest niesamowite! Trochę obrzydliwe i super pyszne! Kurczę, coś jest nie tak! Co jest? Zatkało się! No dalej! Wypuść to! Ja jeszcze nie skończyłem! Wiem, że coś tam jest! Och, udało się! Och, dla ciebie wszystko! Dziękuję! Jest mi o wiele lepiej! To świetna sztuczka! Wracamy do pracy! Właśnie tak! Dzięki, Barbie! Czas zanurzyć chipsy w sosie! Patrzcie, idealny kąsek! O tak, to jest to! Uff, do zobaczenia następnym razem! Au! Te chipsy zawsze wchodzą mi w zęby! Muszę to wyciągnąć! Wypałaczkę poproszę! Dzięki! Och, gdzie to jest? O nie! Teraz jest jeszcze gorzej! Mogę dostać jeszcze jedną? Dzięki! Czy ktoś prosił o wykałaczkę? Ale głęboko weszło! Znowu to samo! Te wykałaczki są kiepskie! Och, spróbujmy jeszcze raz! Halo? Próbuję! Chyba się zacięło! Chcę jeszcze jedną wykałaczkę! O, jest! To było bardzo męczące! Czy mogę dostać trochę wody? Jestem wyczerpany! 25? Jest lepiej? No dalej! Chcę czuć spalanie! Uhu! Wow! To nie było miłe! Hej! Moje włosy! Czemu się przykleiły? O nie! Zgadza się! Wciąż tu jestem! No dalej! Puść mnie! Nigdy! Hej, przestań! I już! O nie! Dlaczego? Było blisko! Fuj! Moje życie się skończyło! Ble! Ale wiem, jak to odkleić! No dalej! Co ty mi robisz? To powinno załatwić sprawę! Czas się tego pozbyć! Fuj! Ale paskudne! Zdecydowanie czas na nowy kawałek! O, wezmę sobie duży. Lepiej dokończę ćwiczenia. O, tak. Ach. O, nie. A może po prostu... No dalej. Dobra, mam to. O, chyba będę miał ślad. Auć. Dobra, w końcu dotarłam. To nie brzmiało zbyt dobrze. I też nie wygląda dobrze. Na szczęście kupiłam ten gadżet. Moje ściany będą mi wdzięczne. Wystarczy wsunąć go bezpośrednio na klamkę. O, ale ładnie. Pasuje idealnie. Też tak sądzę. Czuję się bosko. I to za darmo. To zupełnie nowy ja. Wyglądam fantastycznie, prawda? Czas na jazdę próbną. O tak, zróbmy to. To naprawdę działa, widzicie? Ale się odbija. Co za wspaniały wynalazek, hurra! Wow, jestem super, czy co? Mógłbym to robić przez cały dzień. Ekstra! Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco.
Chyba nikt nie patrzy. Tak, ona otwiera paczkę! Ale ona hałasuje, masakra. Sorki, spróbuję ciszej. Szybko, otwieraj paczuchę! Serio? Głośniej to już się nie da? Dawaj, serio? Ej, staramy się tu obejrzeć film. Jeszcze trochę? Jest! Nie, i po imprezie. Sorki za to. Dobra, na pewno nikogo nie ma? Tak, czas na MMMsy. Tylko je otworzę. Wow, co to za światło? Ekstra, paczka się otworzyła. Ale to będzie dobre. Wow, potrząsa nami. Pora na słodkości. Lecę. O, czerwony. Pychotka, moje ulubione. Teraz ja, teraz ja. Najgorszy kolor. Co jest? Odłożyła mnie. Moja kolej. Żółty jest znacznie lepszy. O nie, ludzie się schodzą. Patrzcie, ma słodycze. Tak, jemy MMMsy. Co się stało? Żartujecie sobie? No, ten, z Dekatu nudno. Cóż, lepsze to niż nic. Jednorożce są takie urocze. Nie, nie chcę żadnych alikornów. O, co? Dzień dobry, pora wstawać. Zamknij się. No dobra, słodkich snów. Marakasy będą fajne. Ej ty, mówię przecież, że trzeba wstawać. Przestań. Ludzie, ja chcę spać. Uii, budzimy. Wstawaj, szkoda dnia. Jaja se robisz. Zwleczesz się w końcu z wyra? Nienawidzę budzików. Co to za powiadomienie? Powinnaś je wszystkie sprawdzić. Więcej się nie dało. Dobra, ale tylko chwilę. Łaskoczę. Ale śmieszny filmik. Wow, jesteś w to naprawdę dobra. Ale miło cię widzieć. Hej, hej, zobacz, która godzina. Że która? O nie! Normalnie zostawiła mnie. Znowu się spóźnię. O nie, bateria się rozładowała. Pięknie. Na szczęście mam ładowarkę. No to podłączamy. Co to? Ale jestem głodna. Jest coś dobrego do jedzenia? Brokuły? Spasuje. W szafce też pustki. Żołądek klei mi się do kręgosłupa. O, banan! Fantastycznie relaksujący dzień. Zdecydowanie lepszy od brokuła. A to kto? I czego ode mnie chce? Idealnie dojrzały. No to obieramy. Chyba mnie przebiera. Nawet fajne. Obierze mnie do końca? I ostatni. Czuję się taki piękny. Dobra, to jemy. O, zrobiłaś zakupy. Spójrzcie tylko na te wszystkie przekąski. Chipsy czy banan? Chipsy. Co? I tak po prostu mnie zostawia? Nie do wiary. Dobra, zebrałam wszystkie telefony. Oj, lepiej schowam swój. Na pewno wszyscy oddali telefony? Siedź cicho. Przestań, jeszcze nas nakryje. Dobrze, mam nadzieję, że się uczyliście. Dobra, nie patrzę. Mogę zajrzeć do telefonu. Pora na szósteczkę z testu. Ale tu fajnie. Psst, to odpowiedź na trzecie pytanie. Sprawdzę inne ściągi. Przestań, to łaskocze. Ciii, nie chcę, żeby mnie nakryła.
Chyba nic nie widziała. Hej, a wszystkim! Patrzcie na mnie! O, matko, nie! Bądź cicho! Telefon! Ktoś tu ściąga. W tej chwili przynieś na moje biurko! Dobra! Proszę. A teraz wracaj na miejsce. Sorki, po prostu już tak mam. Dobra, mam książki na lekcję. Matko, w życiu nie uwierzysz! Ło, ale czad! Co nie? Patrz, ile lajków! Ło, ale ekstra! Też nakręcę TikToka. Zobaczmy, co by tu zrobić. Tu będzie dobrze. Tylko postawię telefon. Dobra, no to tańczymy. A ja się zrelaksuję. Ej, czekaj, nie spadaj mi tu. O, frustrujące. Muszę znaleźć lepsze miejsce. O, ta ławka wygląda obiecująco. No i proszę. Dobra, drugie podejście. A ja panią pożegnam. Pa, pa. Nie. Stój. No weź. Teraz jest zakurzony. O, tu powinno być idealnie. Książki przytrzymają telefon. Stój sobie. I nie spadnij. Znowu tańczy. Książki chyba nie pomogą. Ojej! Zaczynasz grać mi na nerwach, kupo żelastwa. Już ja wiem, jak cię unieruchomić. Oh, taśma nigdy mnie nie zawodzi. No, teraz nigdzie sobie nie pójdę. Tym razem zobaczę każdy twój ruch. Jest! Wreszcie nakręciłam. Dobra, zobaczmy, czy się przyjmie. Tak! O, ale bym coś zjadła. No proszę. Prawda, że jestem słodziutka? Wygląda naprawdę smacznie. Uuu, ale fajnie. W sumie... Ej, co się stało? Czemu się zatrzymałaś? Może być jeszcze lepsza? A jak? Bita śmietana. Teraz truskawka będzie jeszcze smaczniejsza. Uuu, ale to fajne. Miam, pycha. No to wsuwamy. O tak, ale to jest dobre. Więcej bitej śmietany. Ło, ale czad. Patrzcie, ile tego jest. Najlepsza przekąska ever. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. To takie przyjemne uczucie. Mięciutkie i sprężyste. Mogłabym tak godzinami. Ja też. O, tak. Troszkę na lewo. To takie relaksujące. Cały mój stres wyparowuje. Nie przerywaj. Twoje dłonie działają cuda. A gdyby go tak porządnie ścisnąć? No dalej. Jeszcze mocniej. Okej, to już lekka przesada. Przestań. O nie! Co ja narobiłam? Zamordowałam gniotka. Jestem potworem. Tort prawie gotowy. Pozostało nam go tylko udekorować. Pierwsza lekcja? Nigdy za dużo bitej śmietany. Warstwa po warstwie. Im więcej, tym lepiej. I trochę w nagrodę dla szefa kuchni. Wiem, wygląda rozkosznie. A to jeszcze nie koniec. Przygotowałam coś wyjątkowego. Uzupełnię tort tymi oto ciasteczkami. Są przepyszne. Staram się jak mogę. Mogłabym cię spałaszować już teraz. Miło cieszyć się wzięciem. Ale muszę się powstrzymać. Umieszczę je tutaj. To chyba mój szczęśliwy dzień. Pychota? Dieta? Jaka dieta? Niby drobiazg, a robi różnicę. Nie wiem, jak ci dziękować. Jestem w słodziutkim, kremowym niebie. Wygląda dobrze, ale zobaczmy, jak smakuje. No dobrze, próba generalna. Wow, jestem kulinarnym geniuszem. Ale co to za posmak? O, przewraca mi się w brzuszku. Niedobrze, bardzo niedobrze. Nie było to warte takiego cierpienia? Niech to się skończy! Uff, poszło!
Co za ulga! Nie! Nawet o tym nie myśl! Jedwabiście miękki! O tak! Proszę, porozmawiajmy o tym! Jesteś mój! Muszę być dokładna! O! O zgrozo! Co za okrutny świat! I po lunchu! O, akurat zwolniło się miejsce! Nie ma to jak soczysty hot dog! Ale jednak czegoś mu brakuje! Oczywiście! Jak hot dog, to tylko z keczupem! Po prostu do siebie pasują! Dam mu wycisk! Nie wyjdę! Nie zmusisz mnie! Może porządnie potrząsnę? Hej, daruj sobie! Co jest nie tak z tą butelką? To się staje naprawdę nieznośne! Jakbyś się czuła, gdybym ja tobą tak potrząsał! A może po prostu jest pusta? Nie, coś tam widzę! Wyłaź i to natychmiast! Nie ma mowy, to mój dom! Zaraz zamiotuję! Nigdy nie miałam tyle problemu z butelką keczupu! Czy to wreszcie koniec? Mam tego serdecznie dość! Nie! Orzesz! Zemsta keczupu! Wyglądam jak w ostatniej scenie horroru! Plus pachnę jak pomidor! Z drugiej strony wywalczyłam keczup do hot doga! Co za piękny dzień! Świetna okazja, żeby się poopalać! W mgnieniu oka będę złoto-brązowy! Ach, życie jest piękne! Miło być poza domem! Ups, but mi się rozwiązał! Poczekaj chwilkę! Hej, uważaj, gdzie siadasz! Nie! Mało brakowało! Prawie się przewróciłam! Tym razem zawiążę solidnie! Ha? Mam pomysł! Nagramy filmik! Chodź, Sunny, będzie super! Okej! Pamiętaj, tak jak ćwiczyłyśmy! To jest to! Uhu! Super! Sprawdźmy, jak się udało! Na pewno wyszło świetnie! Wow, rzeczywiście! Hej, co to jest? Czy to kupa? Nie, to niemożliwe! Zdejmij ją ze mnie! A myślałam, że to będzie relaksujący dzień! Życie czasami daje kopa, co? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ty to zawsze masz pecha! To nie jest zabawne! Ale nie ma co panikować! Tak sądzisz? Jest proste rozwiązanie! Sunny, zwariowałaś? Rozbierasz się w miejscu publicznym? Spokojnie, wszystko pod kontrolą! Wow, szorty pod spódniczką? Sprytne, co? Idziemy! W sumie to nawet mi teraz wygodniej! Najwyraźniej Sunny jest gotowa na wszystko! Ups, nie w tą stronę! Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco! Wow, ile tu gadżetów! Ale super! Chciałabym kupić je wszystkie! Przydałby mi się nowy odkurzacz! Och, co to jest? Daj jeść! Daj jeść! Zaraz! Nie, niemożliwe! Chyba mam halucynację! La 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 la! Brudne skarpety! Woohoo! Okej, na bank coś słyszałam! Hej! Chodź, zatańczmy! Och, zostań tam! Ups! Spoko, zajmę się tym! Miam, 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 miam! Chcę jeszcze! Muszę się stąd wydostać! Co? Już wychodzisz? Czaj tę promkę! Co się dzieje? Co teraz? Ej, musisz ochłonąć! To nie jest normalne! To był sen? Nie! Impreza! O tak, kup mnie! Wiecie, fajni jesteście, ale wszystkich was nie kupię. Okej, przekonaliście mnie. Dodam fryzurze nieco blasku. Kocham ten gadżet. Fajnie przeozdabia włosy. I jest łatwy w użyciu. Wow, ale ładnie. Jeszcze kilka. Mogę tak cały dzień. Ja też! Och, włosy ładnie ci pachną! Jakiego szamponu używasz? Czuję się pięknie! Niesamowite! Będziesz świetnie wyglądać! Dzięki! Bez ciebie nie dałabym rady! I ostatni! Dzięki! Uhu, jestem śliczna! Każdy potrzebuje w życiu nieco blasku! O, hej tato! Wow, ładnie wyglądasz! Promieniejesz! Chodź, obiad na stole! He, mam lepszy pomysł! Zrobię ci metamorfozę! Bardzo śmieszne! Proszę, będzie fajnie! Zaczynajmy! Boisz się? Nie, po prostu nie mam na to ochoty! A masz! Ha, zdziwiona, że twój tata jest taki gibki? Ale to fajne!
Nie ruszaj się! Wow, było blisko! Czekaj, trafiłaś mnie? Wow, wyglądasz super! Udało się! Przestań wreszcie! Dość tego! Sorki, chyba śniłam na jawie. Spójrz na mnie! Uch, dobrze wyglądasz! Znacznie lepiej! Wyglądam idiotycznie! Hej Naomi, pomożesz mi z tym? To Flaming? Mój nowy kolega! Wow, uroczy! Bardzo mięciusi! Och, super jest! O tak, to mi się nigdy nie znudzi! O tak, właśnie tutaj! Szczęściara! Musimy lecieć, pa! Pa, do zobaczenia! Robię się głodna. Pora coś przekąsić. Moje ulubione. Ale pyszne. Nie martw się, o tobie też pamiętam. Otwórz buzię. Smakuje ci? Smaczne! Jeszcze! Wystarczy? Masz jeszcze kilka. Och, ale masz apetyt. Pyszności! O, chyba muszę na dwójkę. Nie na moje biurko. Nie chcę po tobie sprzątać. Gdzie masz toaletę? O nie, została w domu. Chwila, spóźnię się do szkoły. Chodź, musimy iść. Ach, nie wierzę, że jej nie wzięłam. Przepraszam, daj mi sekundę. Przepraszam, nagły wypadek. Co z nią? Oj, dłużej nie wytrzymam. Szybciej, Claire! Toaleta, toaleta! Musi tu jakaś być. Szybko, bo popuszczę. Mogę iść w krzaczki. Czasem nie mamy innego wyjścia. Serio? Żadnych toalet? Musi tu coś być. Co tam jest? W końcu! Ach, zamknięte! Dalej, wpuść mnie! Świetna ta gra! Nie mam czasu! Co tak długo? Wpuść mnie! O nie, za późno! Pożyczy mi ktoś mopa! Zapadnę się pod ziemię! Jak trzeba, to nie ma przebacz! Jestem! Mam nadzieję, że zdążyłam! Och, no tak, nie gadajmy o tym! To się nie wydarzyło! Jest okej! Ciekawa ta książka. O, koniec lekcji. Pa! Można zaszaleć! O, tak! Uhu! O, moja słuchawka. Nara, frajerze! Spadam stąd! Co? Wracaj tu! Złap mnie! Nie dogonisz mnie! Nie każ mi za sobą biec! Słodka wolność! Nie, wracaj! Ach! Zaraz, gdzie ona poszła? Hej, zwolnij! O, co to? Wskakuj! Tak blisko! Chodź tutaj! Prawie cię mam! Nie, nie! Muszę ją zgubić! Gdzie poszła? Przed chwilą ją widziałam. Zgubiłam ją? No nie, potrzebuję jej. Chyba przepadła. Ha! Nabrałam ją! Było blisko. Chyba mnie nie widziała. Zaraz, czy to... O, pora spadać. Nie, wyobraźnia musi płatać mi figle. Nie poddam się. Widział ktoś moją słuchawkę? Tęsknię za nią. Pomóżcie mi. Widzieliście mojego właściciela? Hej, ty! Tutaj! Muszę zwrócić jej uwagę! Co do? Och, słuchawka! Idzie tu! Ale jestem szczęśliwa! Ach, cudownie! Dobrze, że chociaż mam ciebie! Chodź, nie potrzebujemy tej drugiej! La, 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 la! Strasznie trudne! Niech ta lekcja już się skończy! Nareszcie skończyłam! Można iść do domu. Pa! Ha? Fuj, ale ohyda. Patrzcie, ogromny. He, co powiedziała? Czekaj, mam coś na szyi? Nic nie czuję. Zaraz. Czy to pryszcz? Lepiej sprawdzę. Ha, nic nie widzę. Muszę znaleźć lepszy kąt.
Nie, dalej nic. Och, ale wkurzające. Może użyję telefonu. Proszę, nie. Serio, mdli mnie od takich widoków. Mogę zwymiotować. To rozwiąże problem. Możemy to przegadać? Zrobię kilka zdjęć. I jak to wygląda? Ohydnie, przestań tym we mnie celować. Ach, tego nie da się odzobaczyć. Będzie mi się śniło po nocach. Dobra, mam dość. Żegnaj, okrutny świecie. Och, bolało. To nie był dobry pomysł. Co z tym telefonem? Oby się nie zepsuł. Uf, jest okej. Zobaczmy tego pryszcza. Nie! Co? Widzicie to? Czemu to zrobił? Co to jest? O, wiadomość. Co on sobie myślał? Ale wielki pryszcz. Pyszna herbatka. O, Miles zawsze pamięta o babci. Fuj, szkoda. Zemsta. Niedobrze. I co ja teraz zrobię? Jestem skończony. Miles? Co jest? Dostałam wiadomość. Nie przypominaj mi. Nie jest tak źle. Widzisz? Wow! Też masz pryszcza? Tak. Mamy wiele wspólnego. O, jaki soczysty. Może nie jest tak źle. Chodź, mam pomysł. O, tak. Przyjemnie. Sporo tego. Poprawiłaś mi humor. Uff, co za dzień. Czas na relaks. Co ja mam na nosie? Czy to pryszcz? Jak to? Jest wielki. Co tam? To miejsce przypadło mi do gustu. Chyba się tu rozgoszczę. Uch, te oczyszczające kosmetyki są do niczego. O, już wiem. Zakryję to makijażem. Przestań, mam alergię. Robię. Stop. To nic nie dało. Mój korektor powinien pomóc. Czuję się taki zadbany. Ale to nie mój odcień. O, jak to? Koniec z tym. Czas podjąć drastyczne środki. Hej, nie rób tego. Porozmawiajmy. Wybacz, zaprzyjaźnimy się. Nie, nie. Nigdzie się nie wybieram. Ale to jest wkurzające. Chwila, czy to lekcja chemii? To bardzo prosty związek. Co za nuda. Czas na selfie. O, okej. Co tam się dzieje? Natychmiast odłóż ten telefon. Szybko, daj mi to. Ja tylko próbuję się rozerwać. Chemia to nie rozrywka. Jak już mówiłam. Wow, ale czysta buzia. Chyba używa nici dentystycznej. Robimy imprezkę. Już wiem. Sam sobie zapewnię zabawę i użyję do tego tej gumy. Na szczęście umiem świetnie strzelać. Szukam celu. Cel namierzony. O, świetny pomysł. Okej, jestem gotowa. Do dzieła. Ognia! Lecę! Co to było? O, ale ładnie. Trochę to sobie pobędę. Jared! Koniec z tym! Idziesz do kozy! To była Lizzie, naprawdę! O, wcale nie, to nie ja! Muszę to wyplątać! Wow! Moment, muszę się lepiej przyczepić! Utknęła! Aha, chyba jestem uwięziona! Auć! Mam ją! To obrzydliwe! Jestem wściekła! Nie mam pojęcia, o czym pani mówi. Weźcie to ode mnie. Hej, ktoś mi pomoże? Te frytki pachną wspaniale. Czekałam na to cały dzień. O, co za emocje! Ale jestem głodna. A jeśli frytki, to tylko z ketchupem. Od której powinnam zacząć? Hej, patrzcie na to! Hej, co tam? Wybierz mnie! Trudna decyzja. Może ta? Nie. A może tamta? Ja! Weź mnie! Mam dużo soli! Nie, wezmę tę.
Wiedziałem, nikt mi się nie oprze. Momencik, czy to ketchup? O tak, to jest to. Zamocz mnie. Nie przestawaj, jeszcze troszkę. O tak, to mi się podoba. Jestem w swoim żywiole. Wow, ketchup do niego pasuje. Wygląda ekstra. Ale pychota. O nie, dlaczego? Był taki młody. Ale dobre, mogłabym to jeść bez końca. Źle się czuję. Proszę, nie. Hej, co się dzieje? Gdzie one są? Ale nudy. A, nie jedz mnie. Om, nom, nom, nom. Dzień dobry. Strasznie boli mnie ząb. Mogę wejść? Ja akurat praktykowałam. Proszę usiąść. Musisz mi pomóc. Spokojnie, zajmę się tym. To będzie bułka z masłem. Otwórz szeroko. Nie ma mowy. Nie bądź dziecinny. Łapy precz. No dobra. To zawsze działa. Chyba coś tu widzę. Mamy imprezkę! Jesteś zaproszona! Muszę się bliżej przyjrzeć. Hej, zabierz to światło! No już, psujesz atmosferę! Na szczęście jestem przygotowany! Niech pomyślę. Już wiem. Wypłuczę to odrobiną wody. Ło, bez przesady! Brałem już dziś prysznic! To nie zadziałało. Potrzebuję czegoś bardziej skutecznego. Aha! Serio? Pamiętam, co się stało ostatnim razem. Zęby były wszędzie. Pęseta powinna załatwić sprawę. Do dzieła. Ło! Nie trafiłaś! Ale to trudne. Już prawie go miałam. Odpuść! To nie jest fajne. Nie ruszam się stąd. A! Mam! Co za wielki kawałek cukierka. Wow! Już mi lepiej. To chyba cud. Bardzo dziękuję. Robię, co do mnie należy. Hał, hał, wracaj tu. Pamiętaj, jesteś profesjonalistką. Co za piękny dzień. Właśnie tego mi było trzeba. Smakuje wspaniale. Co? O, mam telefon. Ale moje lody. Odłożę je na momencik. Hej, co słychać? Wiem, jest gorąco. Ach, co za dzień. Hej, nie spiesz się. Ja popracuję nad opalenizną. Trochę tu ciepło. Zaczynam się pocić. Uff, chciałbym się jakoś schłodzić. Hej, halo? Robi mi się naprawdę gorąco. Powinnaś wpaść. Jestem na basenie. Spodoba ci się. Ratownik to niezłe ciacho. Co za koszmar! Zapomniałaś o mnie, prawda? Topię się, topnieję! Zamieniam się w kałużę! Co za okropna śmierć! Mój stan jest poważny! Żegnaj, okrutny świecie! Fajnie byłoby cię zobaczyć! Czekaj! O nie! Moje lody! Ach, a były takie pyszne! Nie chcę tego! Wybacz! W każdym razie, ratownik ma fajnego kolegę. Ha, nie wierzę. Lizzie, spójrz na to. Tak, przezabawne. No popatrz. Ale ubaw, musisz to zobaczyć. Nie, nie muszę. Ha, ha, nie wiem, jak oni to robią. Muszę coś przekąsić. Powinienem być dżentelmenem. Chcesz gryza? Śmiało, wiem, że chcesz. Jared! Sorki, nie musisz od razu krzyczeć. O, mam pomysł. To będzie epickie. Muszę tylko chwilę poczekać. Gdzie ja jestem? Hej, kolego, co się dzieje? Ten sposób nie działa. Chyba muszę to zrobić ręcznie. Wystarczy troszkę zdusić. Fu, wygląda fatalnie. Czyli idealnie. Chcę zobaczyć minę Lizzie. No wiesz, chłopie, jestem pyszny, a ty robisz takie coś. Lizzie,
Co znowu? Chodźmy, nudzi mi się. No dalej. Niech będzie. Nie podoba mi się to. Czekaj. Nie, nie, błagam. Tak, mam ją, udało się. Obrzydlistwo. Wdepnęłaś. Czym ja sobie na to zasłużyłem, co? Nana! Jesteś taki infantylny! O, wata cukrowa, fajnie, dzięki stary! Ale to będzie dobre! Orzeźwiające! O, jaki przyjazny! Ale dobre! O, mam pomysł! Zdejmę watę z patyka! O, ten kolor do mnie pasował! Teraz ją zwinę! I zanurzę w napoju. To będzie mega! Konkretna dawka cukru. Genialne! Wyciśnijmy nieco potu. Tu postawię nabój. Jeszcze jedno. Moi fani oszaleją. Gdzie by go postawić? Może być tutaj, ale ten obiektyw brudny. Do dzieła! Podgłośnijmy muzykę. Siema! Dziś zaprezentuję wam nowe kocie ruchy. Coś okropnego. O, mało brakowało. Ujęcie drugie. Siop, siop, czuję ten rytm. Nara. Nie, nie! Czemu to się dzieje? Tak lepiej. Co za żenada. Myślisz, że umie tańczyć? Dobre. Fajnie, prawda? Okej, tego już za wiele. A teraz nowy ruch. Serio? Spadam stąd. To w ogóle możliwe? Musisz tu zostać. Butelka, przytrzyma cię w miejscu. Skręcę gumkę i owinę nią butelkę. Teraz telefon mi nie ucieknie. Zatańczmy! Ciekawe, co grają w telewizji. Pistacje, moje ulubione. Fajnie się je rozłupuje. Chrupiące. To świetny film. A? Została tylko jedna? Dawaj, otwieraj się. Trudne to. Może ją rozgryzę. Przestań, to żałosne. Drwisz ze mnie? Żartowałam, już nie będę. Sama się prosiłaś. Co? Dobrze, że chodzę na siłownię. Dość, poznaj moją koleżankę. To musi zadziałać. Twarda z niej sztuka. Łaskocze. Zaraz będzie głośno. Wiercimy. No nie. Moje wiertło. To wszystko? Poddaję się. Co tu się dzieje? Na, na. Może pomogę? Już wiem. Patrzysz? Otwórz pistację inną łupinką. Wszystko, tylko nie to. Włóż i przekręć. Prościzna. Nie macie wy wstydu? Nie dziękuj. Dzięki, a teraz daj. W życiu jest moja. To ja lecę. Dobrze znów cię widzieć. No, nawet fajnie. Siema, witajcie na jumpresce. Ciśniemy non-stop. Czekaj, ładnie mi w pomarańczowym? Co to jest? Paszła mi stąd, to zamknięta impreza. Już ja mu pokażę, a to nasza dzielnica. Mógłbym to jeść codziennie. Łatwo się uzależnić. Wyglądają smacznie. Jeszcze jak. Też bym chciała. Niech tylko lakier szybko schnie. Nawet ładnie. Robię się głodna.
Chcesz jednego? Nie mogę, zniszczę paznokcie. Serio? Ha, mam pomysł. Co robisz? Też chcę. Musisz być szybka. Jesteś wredny, wiesz? Takie dobre. Przewyborne, powiadam. Przestań, Matthew. Muszę szybko coś wymyślić. Już wiem. Co ty robisz? Czaj to. Pomocy! Złapali mnie! Nie! Sprytne, co? Wow, robi wrażenie. Chcesz jeszcze? Ja wezmę ręką. Co za mecz? Tylko wyciągnę rzeczy z szafki. Nieźle się spociłeś. Jeszcze tylko piłka. Czemu się nie mieści? Auć, spokojnie. Właśnie tam. Siema, stary. Nie przeszkadzaj sobie. Tak, trzeba żyć. Stary, pozamiataliśmy. Teraz jesteśmy psiapsi. To dziwne. Ups, wybacz. Przerżnęli jak nic. Pieniądze idą do szafki. Ostrożności nigdy za wiele. Do następnego. Auć. Zasłużyłeś sobie. To dziwne. No cóż, trzeba iść. Aleś ty silny. Wow. Uratowałeś mnie. Mało brakowało. To nie może się powtórzyć. Świetny bitdział. I mega żarełko. O, deszcz w nogi. Szybko, bo zmoknę. To dopiero dobra wełna. Mało brakowało. Obczaj ten kawałek. Słuchaj. Co tam się dzieje? O, o, obczaj to. MC Matthew czuje lato. Chłopcy! Ciszej tam. Serio? To będzie piękny szalik. Niech wyłączę aparat słuchowy. To biblioteka, a nie klub. Nie wolno tu słuchać muzyki. Sio! A co do ciebie, młodzieńcze? Mam cię na oku. Skaranie z tą dzisiejszą młodzieżą. Ale tu nudno. Au! Tego się nie spodziewałem. Już wiem! Podłączę słuchawki. Czemu zawsze się plączą? Strasznie wkurzające. Ręka na żółty. Kiedy ja nie dam rady? To trochę potrwa. Już wiem. Pomoże pani? Nie mogę ich rozplątać. Wszyscy macie dwie lewe ręce. Wow. Dzięki, naprawdę. Teraz można słuchać. I nikt nie usłyszy. A jak? Tak jest, dajemy czadu, ciśniemy. La, la, la. Brzmi jak płaczący kot. Okej, czas iść. Wy idziecie do kieszeni. Nie tak prędko. Daj mi to. Pokażę ci fajną sztuczkę. Rozciągnij kabel i daj czadu. Zawiń kabel wokół palców. To jak dzierganie. Koniec z zaplątanymi kablami. Wow, ale czad. Daję, woo! Dzięki. Bum, bum. Aby biodro wytrzymało. Kawałek słodkiego arbuza. Ten nóż mi się przyda. Uch. Pozbądźmy się ich. Przyjemne. Gotowe. Już ostatni. Pycha. Jest przepyszny. Co za dzień. Uff, nareszcie w domu. Chcę tylko zdjąć buty i się odprężyć. Jak dobrze.
Och, urocze! Ciuch, ciuch! Och nie, zamek stoi mi na drodze! Nic mnie nie zatrzyma! Przejeżdżam! Wow, nie rozlatuje się! Ciuch, ciuch! Matthew, nie rób tak! Och nie, co za bałagan! Wszędzie Lego! Nie mogę tamtędy przejść bez butów, ale nie chcę też ich znów zakładać. Nie mam innego wyjścia. Powoli. Było blisko. Wow! Uwaga! Nie nadepnij nas! Już prawie. Sukces. Moje stopy są bezpieczne. Ha? Bosa stopa! No to będzie śmiesznie. Ach! O nie, mam kłopoty! Nene! Och, dlaczego na podłodze leży lizak? Hej, zostawiłam go sobie na później! Auć, bolało! Och, mój biedaczek! Nie płacz już! Już dobrze, skarbie! Nie wierzę, że Jake to zrobił! Wow, mega śmieszne! Czas na przekąskę! Żelki! Już nie mogę się doczekać! Szeroko! Okej! Zobaczmy, co tu jest do zrobienia! O, aparat! Przykleim się do aparatu! Pora na wykałaczkę! Co do? Daj mi to! Bezużyteczna! Już nie będzie mi potrzebna! Spróbujmy z gumą! Załatwi sprawę! Musimy pogadać. Znowu ty? Wiesz, jak trzeba to rozwiązać. Do dzieła. Auć! Dlaczego taka jesteś? Idziemy. Zadziałało! Wow! Ale ohyda! Czemu się spóźnia? Au! Och, sorki! Ha? Skąd się to wzięło? Bardzo dziwne. Darmowy lizak. Nie ma co narzekać. Ładnie tu. Szkoda byłoby tu nabrudzić. Auć! Co to było? Czy to... czy to mój ząb? Idę do domu. Wezmę to. To zawsze działa. Straszny jest ten film. Och, nie podoba mi się to. Żartujesz! Jest świetny. Nie wchodź tam. Nie mogę patrzeć. Nie jedz tak głośno. Mówiłaś coś? Daj mi to. Nie słyszę filmu. Och nie, nie rób tego. Co? Jak? Dzięki. Dobry chłopiec. Zjedz wszystkie. Serio? Dość już tego. Tak lepiej. Och, poważnie? Nigdy nie uciekniesz. Doigrałeś się. I co z tym zrobisz? Chrupiące. Już dłużej nie wytrzymam. Hej! Sam tego chciałeś. Ech, dobrze, że mam ciebie. Pracuje tu? Fajna stylówka. Koniec szeleszczenia. Bye, bye. Nareszcie koniec. Ten człowiek wrzucił cię do śmietnika. Jest coraz gorzej. Jestem głodna. Co by tu zjeść? Sałatka. To dobry pomysł. Zdrowa i smaczna. Mam nadzieję, że są wszystkie składniki. Zobaczmy. Hej! Miło się spędza razem czas? Wybierz mnie! Jestem chrupiąca! No, wiem, że tego chcesz! Decyzję! Spójrz na mnie! Jestem urocza! Okej. Tak! Wuhu!
Widzieliście? Mamusiu! Ich też użyję. Pamiętam, jak byłem nasionkiem. Chyba się zgubiłem, panienko. Fuj! Nie zjem tego. Lądujesz w śmietniku. Ja latam! Uch! Za co to? Popamiętasz? Śniadanko! Uch, poszedłbym spać. Mniam, mniam! Najpierw kawa, kochanie. Świeżutka. Co to? Och, racja, muszę dać jej jeść. Jestem głodna. O, jakiś przepis. Wygląda łatwo. Nawet ja dam radę. Mam patelnię i jajko. Jestem szefem kuchni. Rozbijmy to jajko. Wow! Wolność! Ups, muszę włączyć kuchenkę. Pora na opaleniznę. O tak! Jeść, jeść, jeść! Co tak śmierdzi? Tato! Ha, nie śpię! O, jajko! Wow! Podłoga to lawa! Pomocy! Co robić? Och, już wiem! Dalej! Wow! Whee! Hej! Widzę stąd lodówkę! O! Co to? Pomożesz mi? To wciąż jedzenie. Ach, chrupie! Brawo, tato! Powinienem częściej gotować. Ble! Wow, ciężka jest ta gra. Może dla ciebie. Pyszna jest ta pizza. O, wezmę kawałek. Masz rację, przepyszna. Wezmę jeszcze kawałek. Masz ciepłą dłoń. I tłustą. Nie wiedziałam, co czujesz. O, Matio. Ta, jasne. Wyobrażasz to sobie? Jest twój. Nie, możesz go zjeść. Jest twój, nalegam. Zaraz wystygnę. Och, tak. Serio? Zrobiłem to, widzieliście? To wciąż trwa? Weź go, proszę. Ach, okej. Ja tylko byłem miły. Sam go zjem. Nie tak szybko. Matthew, puść! Nie, jest mój! Oddaj mi go! Ej, przestańcie! O nie! Co za wstyd! Przestańcie! Jest mój! W sumie to już nie wiem. O, nie chcę go już. Chcieliście tylko moich dodatków? Wykorzystaliście mnie! Ciekawi jesteście, co by wam powiedziało wasze jedzenie? Dawaj, zaraz cię złapię. Wow! Ale jesteś silny! Co to za hałas? Zaraz wybuchnie! To jednak nie był dobry pomysł. Tak w sumie też można. Ach, pycha! Czekaj, dostaniesz samochód? Padniesz, jak go zobaczysz. Koniec przerwy? Nie skończyłam jeszcze jeść. Żegnaj, bananku. Chodźmy. Ła, to bolało. Na bank będzie siniak. Ej, patrz pod nogi. Uważaj, błagam. Nie! Ha? Co to tak ślisko? O, mały włos. Zaraz. Ojej. A, stop! Niech mi ktoś pomoże. Nie mogę zwolnić. Przynajmniej już się nie ślizgam.
Och, chyda. To tu miałem wylądować. Każdy wie, że miseczka Oreo oznacza imprezkę. O, ciasteczka. Ekstra. Ale miałam na nie ochotę. O, prawie zapomniałam. Co się dzieje? Nie, nie puszczaj. Nie. Okej, tylko tak się powinno je jeść. Oddawaj go. Nigdy o tobie nie zapomnę. Nie zostawiaj mnie. Kremie. Pycha. A tego nie chcę. Zostaliśmy sami. Gdzie znajdziemy nowe nadzienie? Nie ma to jak zdrowy lunch. Smacznego. Dobry ten sos. Nie zapominajmy o grzankach. Mniam. I ostatni kęs. Nabijaj się. Co jest? Nie dam się tak łatwo. Ach tak. Daj sobie siana. Koniec tego dobrego. 3-1. No już. No to na razie. Co to? Kurzowy króliczek. Co tam? Zostańmy przyjaciółmi. Teraz nikt mnie już nie zje. Super. No to sobie podjadłam. Nie dotykaj mnie. Ochyda. Na bank tego nie zjem. Narka. Ale ładnie pachnie. Witaj roztopiony serku. Kto to? Nic tu nie mam. Ej, co to ma być? Dobra. Przyniosłam ci jabłuszko. Pizza? Znów to śmieciowe jedzenie? Zapomnij. Kiedyś mi podziękujesz. Zaczekaj. Nie przejmuj się mną. Posiedzę tu sobie. Wesołego sprzątania. Ale tu dużo kurzu. Dobrze. Co to ma być? Myślałem, że już mnie nikt nie znajdzie. Co tam? Och, chyda. I ten zapach. Ej, gdzie mnie zabierasz? Zaraz zwymiotuję. To nie było miłe. Ale śmieszne filmiki. Okej, pora spać. Prawie o niej zapomniałam. Ale ma jeszcze smak. Zostawię ją na później. Jaki fajny widok. I ile włosów. Dobranoc. Dobra, mam. Ale wygodnie. Ja też jestem zmęczona. A to jest takie miękkie. To już poranek? Spałam jak zabita. A co to? Kurczę, co ja narobiłam? O, co za bałagan. Ale w sumie całkiem wygodnie. Niedobrze, niedobrze. Jupi, gdzie idziemy? Może po prostu je zatnę. Nóż? Zoe, nie! Nie mogę. A może wystarczy je zamrozić? Niska temperatura potrafi zdziałać cuda. Ale tu zimno. Super. Nie czuję rąk.
Czy ja spadam? Udało się? Tak, o mały włos. Dzień dobry. Poproszę loda. Wow, ale duży. Mam nadzieję, że wzięłam klucze. Gdzie one są? Długo jeszcze? Chyba ich zapomniałam. Ale tu gorąco. Rozpuszczam się. Nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. Koniec jest bliski. Mam. Wiedziałam, że je wzięłam. O nie. I 3 dolce zmarnowane. No trudno. A myślałam, że gorzej być nie może. Strasznie tu capi. Nareszcie mogę się pobawić. A masz, pyk. Uwielbiam popy. Ja tak średnio. Ej, nie, przestań. Mogłabym tak przez cały dzień. A, coś ty zrobiła. Żegnaj, okrutny świecie. O nie, moje ulubione popyt. Co się stało, kochanie? Tylko nie popyt. Do wyrzucenia. Już dobrze, kupiłam ci więcej. O, dzięki, mamo. Aha, jestem na to za stara. Nie ma to jak relaksująca kąpiel. Muszę je wysuszyć. Halo? A nic takiego, robię sobie wieczór spa. Na serio? Ale super! Uwielbiam ten podmuch. O tak, właśnie tutaj. Tak mi dobrze. Musimy to częściej robić. Jestem w siódmym niebie. Halo? Jesteś tam? Chyba mi się przesłyszało. Mniejsza, hej! To łaskocze! Nie! Tylko nie to! Nie umiem pływać, pomocy! Błagam, działaj! Woda z kibla! Nie! A miałam tyle planów na życie! Co się dzieje? To ty? Zaraz. A, ryż! Działa! A już straciłam nadzieję. Dziękuję! O, już się wydrukowało. Zrobię jeszcze kilka kopii. Proszę bardzo. Ale ciacho. Kiedyś będziemy mieć swoje własne kopie. Co jest? Skąd to się tu wzięło? Kocham cię. Mua. Nie, niemożliwe. Przestań, Henry, się wygłupiać. Chcesz wcisnąć moje guziczki? Hej, Henry. Masz chwilkę? Mogę skorzystać z twojego ksera? Pewnie. Nowe okulary? Bardzo ci w nich do twarzy. O, Henry. Oj tam, proszę. Naprawdę podkreślałem twoją urodę. Dzięki. Zabiorę się za kserowanie. Dziwne, nie działa. Nic z tego. Przepraszam, zwykle pomaga. Może trzeba je zresetować. Ale miałam koszmar. Henry miał... dziewczynę? Okej. Te ręce potrafią zdziałać cuda. Te ręce potrafią zdziałać cuda. Trzymaj swoją kopię. Wybacz, nie wiem, o co tu chodzi. Dzięki, skorzystam z ksera na korytarzu. Nareszcie sami, tylko ja i mój Henry, na zawsze. Cicho, wcale nie, tylko do niego zagadałam.
Nie podoba mi się to, przestań. Niszczysz mi fryzurę, dopiero co ją układałam. Przystojny jest w sumie, mogę go zaprosić na randkę. Czemu nie? Zamykaj buzię jak jesz, gdzie twoje maniery? No, aha. Co robisz wieczorem? Umówimy się? Przestań, to boli. Ohyda. Oddzwonię. Moje biurko, ale bałagan. Muszę to ogarnąć, zanim mama zobaczy. I chyba wiem jak. Świetnie, koszula do prania. Co ty wyprawiasz? Tylko nie to. Bułka z masłem. I już. Fuj. Co tu się dzieje? Mama, lepiej to schowam. Nie zorientuję się. Chyba mi się wydawało. Wszystko w porządku, mamo? Okej, jestem z ciebie dumna. Dzięki, poszukam innej roboty. Co za dzień. Odłożę tylko te zakupy. Ale tu ciepło. Naleję sobie szklankę mleka. Okej. Przydałyby się jeszcze ciasteczka, bo czemu nie? Tęskniłam. Gdzieś ty była? Zero wdzięczności. Ładnie pachną. Wezmę tylko jedną albo dwa. To dla mnie? Uwielbiam mleko. Złaź mi stąd, sio! Nie! Dziękuję. Przestań, nie wolno. Mówiłaś coś? Uciekaj stąd. Sierść. Szkoda by było, gdyby upadła na podłogę. Tylko nie to. Co się stało? Kto wyłączył światła? Filemon, niedobra kicia. Chyba oślepłem. O, już widzę. Jestem na ciebie wściekła. Oho, nie umiem się gniewać. Jednak umiem. Ty niedobry... Ale słodki pyszczek. Kto jest taką fajną kicią? Ty, no tak. Ale człowieki są głupie. Okej, do zobaczenia. Będzie super. Pa, pa. Makaron dla pani. Smacznego. Wygląda przepysznie. Muszę zrobić zdjęcie na Insta. Okej, jeszcze jedno. O, to aparat? Czekaj, mogę ładnie zapozować. Cheese! Mogłaś mówić, to bym się przygotowała. Mam nową sukienkę z cekinami. Czekaj, jeszcze jedna poza. I jak? Może być. Okej, to na pewno nie. O, okropne. Usuwam. Czegoś mi tu brakuje. Sosu! Co to? Odłóż to! Nie! Bez sosu będzie lepiej! Daj mi jeszcze jedną szansę! Nie! Zniszczyłaś mi ubrania! Od razu lepiej. Patrzcie na mnie! Fajnie pozuję, co? Obyś nie dostała ani jednego lajka! Okropne te zdjęcia. Nie. Mniejsza, głodna jestem. Ty potworze! Mam rodzinę! A masz! Ha! I co ty na to? Niezbyt przyjemne, co? Hej! Masz coś na twarzy. Muszę iść do łazienki. Czekaj, nie jest aż tak źle. Co ja takiego powiedziałem? Ach, Joey, jesteś taki zabawny. Z kim Jolly pisze? Z nikim. To ja też z tobą popiszę, co? Już ja jej pokażę. Leo, przestań wysyłać mi emoji. Leo? No, co tam? Fajny fryz, nie? Prawdziwe emoji? A ta skąd się tu wzięła? Wow! I telewizor też? Co tu się dzieje?
Moja lampa! Niech to ktoś zatrzyma! Ach, nareszcie koniec pracy! Wow! Siema! Dobrze cię widzieć, Julie! No, cześć! Trochę to dziwne. Włączę klimę, okej? Chętnie pomogę! Trochę słaby nawiew. Się robi! Dzięki! Nie ma za co! Zapnij pasy! Chyba nie chcesz dostać mandatu! Pamiętaj o BHP! Pamiętam! Już, gotowy? Pewnie! No to jedziemy. Może włączę jakąś muzykę. Co powiesz na Mexicano? Tak! Całkiem niezła! Dawaj głośniej! Czujesz ten bas? Ale czad! Uhu! Ach! Co tam robi ten kot? Prawie go rozjechałam. Huh? Ej, Whiskas! Zabieraj swój futrzasty tyłek! Tak myślałem! Paszła! Hej! Czyś ty zwariował? Ogarnij się! Muszę się skupić. Nie ma więcej kotów, prawda? O! Miejsce do zaparkowania. Salutkie moje. Uwaga! Cofamy ludziska! Powoli, powoli. Wciąż cofamy. Już prawie? Jesteś pewna, Julie? Wszystko gra. No dobra, dajesz, tylko powoli. Okej, wystarczy. Stój. Dzięki za pomoc. Zmieściłam się? Myślałam, że byłam pod barierką. Dobra, poprawię. Ale bym się czegoś napiła. O tak, nie ma to jak zimna cola. Uwielbiam jej słodki smak. Teraz byle nie rozlać. Ech, dziwne. Ech, no co jest? Nie! Ale się toczy? Jak szybko. Nie złapiesz mnie! O nie! Niech ktoś zatrzyma ten kubek! Ha, ha! Gary! Walimy! Wow! O, drzwi! Ciekawe, co jest za nimi. Zaraz się przekonamy. Narta! Uhu! Jaki ładny dzionek! Stój! Gdzie on się podział? Tutaj! Pajak się toczy! Umiesz tak? I nigdy się nie zatrzymam! Normalnie jakby miał motorek. Zobacz, jak się upaćkałeś. W sumie, po co mi kubek? Zdrówko! Co to? Deszcz pada? Ja to mam szczęście. Zobaczmy. Już wiem. Picasso się przy mnie chowa. Jak dwie krople wody. Ładnie, co? Och, kogo oszukuję. Tym razem będzie idealnie. No, od razu lepiej. Och, co za trudne. Do 3 razy sztuka. Muszę tylko narysować kontury i dodać więcej kolorów. Gotowe. Dobra, mam dość. Och! Co to było? Ach! Ty żyjesz? Spoko, zajmę się tym. Dzięki. Miło z twojej strony. Dać mu jeszcze coś? Masz niezły refleks. Ale fajnie. Ciekawe, ile jeszcze złapię. Nie masz dość? Ta, fajnie, ale nuda. Mogłabyś się postarać. Dobre. Och, tego jeszcze nie było. Haha, mam perukę. Wyobrażasz to sobie? Uwaga, jabłko. Słodziutkie.
To moja ulubiona scena. Mam! Ale bryka. Czemu ją kradną? Spoko, mam je! Nie mogę patrzeć! Mam pomarańczowe oko! Nadchodzi! Co? Jest cała w glutach? Tego to się nie spodziewałem! Julie jest chora? Ale mi się pić chciało. I do kosza. A to co? Plastik? Ja nie segreguję. Coś nie tak? Zabieraj to. Głucha jesteś? Żadnego plastiku. Ludzie niczego nie kumają. Wuhu! Tracę cierpliwość. Matko! Dobra, niech ci będzie. Masz. Nareszcie coś dla mnie! Myślałem, że się nie doczekam. Jak milusio. Świetny dzień, co? Mniam. Jest tu coś do przekąszenia? Ile to leżało? Okej. Prosto do gęby. Tak się rozbija jajko. Zaraz. Chyba wbiłam do kosza. Najlepsza kanapka ever! Czemu lekcje są takie nudne? Muszę coś przekąsić przed przerwą. Nawet połowa nie minęła. Niebo w gębie. Albo raczej impreza w gębie. Od razu mi lepiej. Zrobię balona wielkości głowy. Co tu robi ta twarz? Przerażające? Chyba za mocno żuje. Oj! A wściek! Co się stało? Ajajaj, niedobrze. Muszę ją wyciągnąć. Mocno się trzyma. Przydałoby się masło orzechowe. Och! Chyba jej tam za dobrze. Co robić? Co robić? Mógłbym ją wyciąć. To zbyt drastyczne. Deczko, za dużo tych włosów. Muszę się streszczać. Żadnych gwałtownych ruchów. Aciek! O-o! Za dużo uciąłem! Co się dzieje? Och! Jesteś taka piękna, Julie. Mój skowroneczku. Wow! Nie może się o tym dowiedzieć. Muszę być cicho. Czy moje włosy są piękne? Jeszcze jak! O, nie dawajcie tej kaczce balona. O, to budzik? Jeszcze nie, muszę się wyspać. Wstawaj! Pora wstawać! Powiedziałam... Pobudka! Gdzie ta drzemka? Co do... Dalej jesteś w łóżku. No w końcu, dzwonek na przerwę. Muszę ogarnąć te włosy. I już, o wiele lepiej. Lepiej pozbędę się tych kłaków. Ale fajnie. O, Chloe, masz szczotkę. Ej, mogę na chwilę? Nie rób tego, jestem tylko twoja. Okej, proszę. Dzięki, brakowało mi tego. Super, oddaję. Uj, nie wyciągnęła swoich włosów. Dzięki. Mówiłam, żebyś mnie nie pożyczała. Ile tu kłaków. Jupi, znów jestem czysta. Ale się leni. Chloe, uwielbiam twoje towarzystwo. Przyjmiesz ode mnie ten pierścień? Patrzcie, jaka jestem błyszcząca!
Niech to, widzę plamkę. Lepiej go wypoleruję. Ach, co ty wyprawiasz? Przestań! O, idzie tu. Hej, sorka za spóźnienie. To dla ciebie, Chloe. Hejka, będę ładnie wyglądać na twoim palcu. Ojejku, wow! Mogę go założyć? Spełnienie moich marzeń. Ale piękny. A nie mówiłam? Wow, mega błyszczący. A, pora na domową pielęgnację. Uwielbiam myć włosy. Dobrze, teraz suszymy. Już się zabieram do roboty. Okej, więcej mocy. Oto to. Uwaga! Ojej, ale dmucha. Okej, wystarczy. Wow, zaszalałam, ale przynajmniej są już suche. Okej, pójdę się ubrać. Pamiętacie, co mówiłem o pierwotniakach? Gdzie ta kreda? Musi tu gdzieś być. Może za kwiatkiem? Nie ma. Na bank jest gdzieś na biurku. O, tutaj, obok lampki. Kurka, znalazł mnie. Wracamy do lekcji. Nie cierpię tego! Co za okropny dźwięk! Odłóż mnie! Dłużej tego nie wytrzymam! Dobrze, gotowe. Choć łatwo nie było. A co ja mam powiedzieć? Moja głowa... Wyłysiałam! Nie cierpię chodzić do dentysty. Nikt nie patrzy? To przekąszę coś. Hej, chcesz ciastko? No dobra, dzięki. To mnie uspokoi. Chyba jestem w buzi. No to się zabawimy. Ała, mój ząb! Jak nic, trzeba tu będzie zrobić remont. Ekstra, powinienem być architektem. Głupie ciastko! Oj, ból zęba, tak? Przykro mi. Następny! Co za okropny dzień! Może nie powinnam ich jeść. No, nie wiem. A może ten sweterek? Albo ten? Co za okropne ubrania! Co ona tak we mnie rzuca? Nie, o nie! Jeszcze nie skończyła! O, wiem co założę! Nie, nie dam już rady! Ej, ej, przewróciłaś mnie! No i super, mogę wychodzić! A która to godzina? O nie, już tak późno? Zaspałam! Spóźnię się! Jeszcze książki! Prędko, do środka! Ostatnia. Żartujesz sobie, więcej nie zmieszczę! O, jeszcze to! No, dalej. Nic z tego, więcej nie wejdzie. O, udało się. Oj, ale ciężki. Może tak go podniosę? Przecież muszę go zabrać.
No weź, spóźnimy się. Było mnie posłuchać. Ach, co za okropny dzień. Poddaję się. Na co komu szkoła? Obejrzę sobie telewizję. O, wow, ale fajna książka. To był długi dzień. Muszę się zdrzemnąć. Co jest? Dlaczego to tak migocze? Dziwne. Dobrze, nie pójdę jeszcze spać. Hej, zepsułaś się? Sorka, już się budzę. No. Żartujesz sobie chyba? Wybacz, wybacz, już świecę. Muszę kupić nową lampę. Wow, a co to? Szykuje się imprezka. Na bank przyjdzie dużo osób. Mnie też nie zabraknie. Sprawdzę, jak stoję z kosmetykami. To łaskocze. Muszę poprawić oko. Achiu! Super. Okej, jestem gotowa. Ale świetny klub. Ten DJ zna się na rzeczy. Muszę odpocząć. Poproszę Sprite'a. Napewka już nalewam. Lubię tę piosenkę. Niech to, zostawiłam szminkę na szklance. Teraz muszę poprawić usta. Dobrze, że wzięłam ją ze sobą. Hej, w czym mogę pomóc? O, pusta przestrzeń. Zaraz ją zamalujemy. Wspaniały odcień. Jeszcze trochę, na wszelki wypadek. Siema, co tam? Masz szminkę na zębach. O matko, ale obciach. Kobieta z klasą. W końcu czas na prysznic. Uwielbiam to orzeźwienie. I co, ja rozumiem. Umyję jeszcze włosy. O tak, wspaniałe uczucie. Wow, impreza z pianą. Teraz w tę stronę i jeszcze tak. Nikt nie pieni się lepiej niż ja. O, ale fajne oko. Wchodzę w to. Ła, co jest? Ale tu fajnie. Oj, czekaj, nie chciałem. Ach, i cześciutki. Dobra, pokaż rączki. No już, nie wstydź się. Masakra. Ahem, zaraz to naprawię. Najpierw je spiłujemy. Życie paznokcia jest do bani nuda. Ej, spadaj stąd. Przestań, psujesz mi fryzurę. No nic, trzeba poczekać. Jak, podoba ci się? Wow, ale ładne. Myślę, że możemy również zmienić kolor. W sumie to nawet fajnie się teraz czuję. Co to ma znaczyć? Okej, podoba mi się ten kolor. Czas go utwardzić.
I to ja rozumiem. Ej, kto wyłączył słońce? Wow, są przecudowne. Proszę. O tak, to był udany dzień. Mam ochotę teraz wszystko przejrzeć. Najpierw to. Ach, przepiękny zapach. Spryskam się od razu. Gdzie ja jestem? Co tu tak ciemno? Kim jest ten nowy? Hejka, jestem perfumą. Ej, zasłonij buzię, stary. Serka. Muszę dobrze wytrzeć włosy. Okej, gotowe. Zaraz. Co to? Włosy w nosie? Ohyda, muszę je ogarnąć. Będzie bolało. Dobra, złapię was. No dalej, wyrywajcie się. Ale uparte. Lepiej się podetrę. No dalej. Szybko. Wynocha stąd. Mam. Ohyda. Jak ja to w ogóle wyhodowałem? No, teraz jestem piękny. Padam z nóg. Gdzie moje soczewki? Dobra, mam. I zakładamy. Wow, ale tu jasno. Przesunę trochę. Ała! Dobra, jeszcze raz. Może w tę stronę? Au, to bolało. Teraz mi się uda. A, już rozumiem, tak? Założyłem je? Super, w końcu odzyskałem wzrok. I mogę się ogolić. Kevin chce iść ze mną na randkę. Trzeba się szykować. Tak, to będzie strzał w dziesiątkę. Nie zapominajmy o zapachu. Ale pięknie pachnie. O nie, zostało jeszcze jedno. Niestety nie mam wyboru. Znów się widzimy, eyelinerze. Może jakoś się uda. Powoli i dokładnie. Super, całkiem ładnie mi to wyszło. Pora na drugie oko. Bum! Ale się przestraszyłaś. To nie jest śmieszne. Jak nie, jak tak. Szkoda, że się nie widziałaś. Zamknij się, bo oberwiesz. Dobra, jeszcze raz. W końcu mogę się zaprezentować na wybiegu. Wystarczy iść prosto. O-o. Coś mnie w nosie zaswędziało. Lecę! Jaja sobie robisz? Do później! O, ale fajne kosmetyki! Wiesz, że mnie chcesz. Hejka! Racja! Dobrze, że mam kartę kredytową! Poproszę tą szminkę. Och, uwielbiam kupować kosmetyki.
wyglądam nieziemsko. Czy jednak warto coś poprawić? Nie, jest dobrze. Hej, brokatu nigdy za wiele. No dalej, wiem, że chcesz. Okej, na pewno nie zaszkodzi. Ale ładny, wklepię troszkę. Okej, sprawdźmy. I już, tyle wystarczy. Tak, brokat, dawaj więcej. No weź, przyciągniesz spojrzenia. No nie wiem, więcej? Serio? Tak, więcej! Wszędzie się obsypał. No dobrze, dodam jeszcze. Świetnie! Powoli zaczynasz wyglądać! Ale dużo! To ja rozumiem! Ha, ha! Brokat! Co ja wyprawiam? Jesteś królową brokatu! No dobra, pójdę na całość! O matko, nie! Wyglądam strasznie! Nie! Potrzebujesz więcej brokatu! O tak! Pokaż światu, kto tu rządzi! Jejku, boję się! Dobra, zaufam ci! Idź już! Błyszcząca królowo! Hej! Wow, sporo tego brokatu! Wyglądasz fajnie! Co to? Brokat! Jak mam się go pozbyć? Sorka! Jest wszędzie! Jupi! Brokatowy król! Wspaniale! Och, brokacie! Ty wariacie! Chodźmy na obiad! Ała! Co to za blask? Jest oślepiający! Ała! Moje oczy! Nie wytrzymam! Przynajmniej my się dobrze bawimy. Może wrócimy razem? Ale to romantyczne! Pocałuj mnie teraz, kochana! Wow, ale się kochają! Ech, dobra, koniec! Szkoda, że już nie mam swojej drugiej połówki! To nie fair! Po co zrywaliśmy? Wow! A co to? Ale piękna czerwień! Hej! Fu! Nie możesz tak wyglądać! Tragedia! Weź chusteczkę! Wiesz, co poprawi ci humor? Zgadza się! Szminka! Od razu poczujesz się silniejsza! O tak! Pasuje ci ta czerwień! Miałaś rację! Czuję się już lepiej! O! Ktoś napisał! Nie! To Joey! Nie będę odpisywać! O nie! Musisz się zacząć szykować! Najpierw pozbędziemy się tej piżamy. O tak! Wyglądasz jak milion dolarów! Już idę! Hej, Claire! Wow! Ślicznie wyglądasz! Podoba mi się ta szminka! Serio? To ta! Pokaż no! O tak! To mój kolor! Jesteś boski! Świetny występ! Bis! Bis! Tę piosenkę dedykuję moim fanom! Kocham cię! Masz głos anioła! Dzięki! Jestem the best! Ale świetny występ! Joey! Cieszę się, że się przyjaźnimy! Claire! Chodź do mnie na scenę! Pewnie! Przetańczymy całą noc! Ach! W ogóle nie mogę ułożyć dzisiaj włosów! Jejku, uspokój się! Niby jak!
Patrz na te włosy. Wystarczy lakier, kochaniutka. Ech, chcę wyglądać naturalnie. Albo go weźmiesz, albo się będziesz męczyć. No dobra. O, tak. Więcej. Już. Pokaż no. Ta strona jest okej. A druga? Potrzebujesz więcej lakieru. Zwłaszcza na górze. Tak dużo? Albo dużo, albo wcale. Więcej, więcej. Jeszcze nie skończyłaś. Tak. Właśnie o takie utrwalenie nam chodziło. Nic ci teraz nie zburzy fryzury. Już zawsze będziemy razem. Miałaś rację. Dobrze jest mieć ujarzmione włosy. O nie! Co się dzieje? Tracę moc! Wybacz! Ach, co jest? Chyba potrzebuję więcej lakieru. Nie! O nie! Skończył się! Niech to! Muszę wracać do domu! Kurczę, ale się pobrudziłam. Dobra, zrobię drugie oko. Och, znów to samo! Co to za amatorka? Dawaj. Naprawię to. O, tak. Jest moc. O, pokaż. Nie, za duże. Że co? Są bardzo długie. Nie ma czegoś takiego jak za długie rzęsy. No nie wiem. Jesteś pewna? Oczywiście. Miłego dnia. No to jeszcze poprawię. Łatwiej się go nakłada na tak długie rzęsy. Okej, można wychodzić. Tak, proszę wchodzić. Dzień dobry, proszę dać mi chwilkę. Cieszę się, że tu jestem. O matko, skąd tu się wziął ten wiatr? O nie, przepraszam, to niechcący. Znów to samo. Katastrofa! Ty, wynocha! No dobrze. Obym tylko trafiła do wyjścia. Po prostu skandal! Ach, to jest życie. Nie ma to jak wykwintna kuchnia. Ten stek wygląda pysznie. Chwila, co to za hałas? O, zostałam przełapana. Hej, jak leci? Wiesz co, pomogę ci. Co? Co ty robisz? Och, spójrz, to po prostu odpadło. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś. Ja też tak umiem. Nie, nie waż się. Spróbuj mnie powstrzymać. Chcę zjeść wszystko. Smakuje naprawdę dobrze. Wiem, jest taki puszysty. Co za okropne maniery przy stole. Nie w mojej restauracji. Muszę to zakończyć. Przestańcie! Gdzie my jesteśmy? O, to ty. Witamy w wyzwaniu kulinarnym. Okej, brzmi dobrze. Pewnie. Gotowy na pierwsze wyzwanie? Chcę, żebyście zrobiły tosty. To wydaje się proste. Mam pracowników, którzy dla mnie gotują. Ale przecież to nie może być trudne. Chwila, ten tost jest surowy. Co ja mam z tym zrobić? Och, to takie niesprawiedliwe. Hej, potrzebuję twojej pomocy. Och, racja. Tyle powinno wystarczyć. Przyjemnie robi się z tobą interesy. Chcesz więcej? Naprawdę? Mam już tylko te drogocenne kamienie szlachetne. Mam nadzieję, że cię zadowoli. To nie powinno potrwać długo. Och, ale mam dużo tostów. No nie! To wieża. Ja też umiem taką zrobić. Trochę brakuje mi gotówki. A, pająk! Och, to dla ciebie. Daj mi tosta. To wszystko? To wszystko, co dostanę? Ech, może być. Ale smaczne. Jesteś taka żenująca. Patrz na to. Nie zamierzam smarować tostów masłem. Planuję za to dodać im trochę blasku. To będą najdroższe tosty na świecie. Och, zdecydowanie przyda się trochę złota. Ten tost jest wart więcej niż ja. O, mam pomysł. Pokroję chleb na małe kawałki. Te lekcje karate naprawdę się opłacają. Tak będzie okej. Okay. Teraz ułożę je jeden na drugim. Tylko ostrożnie. Jedno potknięcie i wszystko runie. To jest jak gra w dżengę. Och, no nie. Dlaczego? Aaaa!
To takie niesprawiedliwe! Może jeszcze uda mi się to naprawić. Ups, mój błąd. Właśnie uderzyłaś mnie patelnią. Nieważne. Prawie skończyłam. Wrzucę teraz chleb na patelnię. A następnie podkręcę temperaturę. Trzeba cały czas mieszać. Nie chcę tego przypalić. A teraz specjalny składnik kakao w proszku. Trochę posypię nim chleb, a następnie wszystko wymieszam. Ale ładnie pachnie. Myślę, że już gotowe. Mogę zdjąć grzanki z ognia. Wrzucę je teraz do tej miski. Patelni już nie potrzebuję. Następnie wezmę szklankę mleka. Fajnie schłodzone. Wleję je do miski, ale nie za dużo. Nie chcę, żeby grzanki były rozmoczone. I jak tam ci idzie? Zobacz sama, to arcydzieło. Jest tu wszystko, co lubię? Tak, właśnie widzę. Tik-tak, drogie panie. Pokażcie mi tosty. Myślę, że będziesz zadowolony. Bardzo interesujące. Macie dość kontrastujące style. Chwileczkę. Czy to złoto? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Podoba mi się i to bardzo. Wiedziałam, że tak będzie. Jestem z tego bardzo dumna. Brawo! Teraz twoja kolej, Gina. Czas na test smaku. Nie możemy tego zjeść? Nie, ale ja mogę. Kocham swoją pracę. Do dzieła. Co za apetyczne doznania. Smakuje mi. Co za ulga! Jest takie czekoladowe, a to mleko? Wow! Czas na danie numer dwa. Mniam! Przepyszne! Doskonała robota! Wow! Moje oczy! Zawsze chciałem mieć lśniący uśmiech! Schowaj je! Mogę prosić o uwagę? Teraz chcę, żebyście zrobiły mi orzeźwiającego, egzotycznego drinka. Muszę się nad tym zastanowić. Do dzieła! Co powinnam zrobić? Co? Czy to drzewo zawsze tam było? Kogo to obchodzi? To jest właśnie to, czego potrzebuję. Świeżo zerwany owoc granatu. Czy może być coś lepszego? Muszę go otworzyć. To bardzo trudne. Błagam. Muszę gdzieś zadzwonić. Halo? Tak, chcę złożyć zamówienie. Wow, już tu jesteś. Chciałaś mleko. Szybko ci poszło. Prosto od krowy. Mua! To białe złoto. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Mam co do niego wielkie plany. Zapomniałaś o czymś? To nie jest za darmo. Bierz co chcesz. Błyskotki. Dzwonię o każdej porze. Papa. Narka. To oszustwo! Jestem taka wściekła! Udało mi się! Jestem wykończona! Muszę wyjąć nasiona! Następnie włożę je do tej torby. Ostrożnie, potrzebuję ich wszystkich. To znacznie ułatwi sprawę. Muszę tylko zamknąć torbę. Nie chcę narobić bałaganu. A teraz mogę wyładować swój stres. Ale miłe uczucie. Oto sposób na wyciskanie soku. Aż mi ślinka cieknie. To będzie takie smaczne. Myślę, że już wystarczy. Spójrzcie tylko na ten kolor. Bardzo się z tego cieszę. Czas przelać sok do szklanki. Nie chcę zmarnować żadnej kropli. I wreszcie słomka. Jak ci idzie? Wylewam mleko skondensowane na talerz. Jest takie lepkie. I co dalej? Złoto ulepsza wszystko. Niech pomyślę. To powinno się nadać. Potrzebuję tylko trochę wiórków. Zawsze mam pod ręką sztabkę złota. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebne. Tyle chyba wystarczy. Ten kieliszek jest trochę nudny. Potrzebuję metamorfozy, a ja jestem dziewczyną, która się na tym zna. Zanurzę go w skondensowanym mleku. Chcę stworzyć niewielką powłokę wokół brzegu. Właśnie tak. A teraz zanurzę go w złotych wiórkach. Mleko skondensowane działa jak klej. Nie chcę zostawić żadnych luk. Wow, ale ładne! Czasami sama siebie zadziwiam. Wciąż jednak mam wiele do zrobienia. Wleję mleko do kieliszka. Wypełnię go do samego końca. Przyda się jeszcze coś do smaku. Trochę to przyprawię. Mam specjalny złoty cynamon. Jest bardzo rzadko spotykany, ale ja chcę samych najlepszych rzeczy. Wiem, jesteś zazdrosna. Nie, nie jestem. Cóż, zaraz dowiemy się, kto zrobił lepszego drinka. Co? Skończyłyście? To trochę nudne. Ale jestem pewien, że smakuje dobrze. Zamierzasz mnie zachwycić, Eli? Spójrz na to. Jest kremowy, złocisty i przepyszny. Świetna robota. Obie nie przestajecie mnie zaskakiwać. Piję za to. Na zdrowie. Nie mogę się doczekać. Ale dobre. A złoto jest takie orzeźwiające. Smakuje jak tropikalny raj. To jest naprawdę dobre. A do tego ma bąbelki. Skąd
to się tu wzięło? Nadszedł czas na deser. Co ja mam z tym zrobić? Ja wiem! Atakuję! Dlaczego się nie rozbił? Nie mogę ci na to pozwolić. Spójrz na mój pierścionek. Wyglądałby na mnie świetnie, dawaj! Och, nie! Ale jesteś! To nie jest zwykły pierścionek. Całkiem fajnie, co? Możemy go użyć do krojenia arbuza. Jesteś jakimś szpiegiem? To najfajniejsza rzecz, jaką widziałam! No nie wierzę! To był znacznie lepszy pomysł niż używanie głowy. Muszę wyciągnąć miąższ i mam idealne narzędzie. Jest taki soczysty. Wydrążę jedną z połówek i wypełnię ją kulkami arbuza. Jest w tym coś bardzo relaksującego. Naprawdę mi się to podoba. Jeszcze jedna gałka. Tyle powinno wystarczyć. Mogłabym to wszystko zjeść. Spójrz, Eli. Co? Och, bardzo fantazyjne. Aha. I kręci się w kółko. Jesteś teraz pod moim urokiem. Jestem teraz pod twoim urokiem. Wow, to naprawdę zadziałało. Zatem ty zrobisz mi teraz deser. Aha. No, czekam. Możesz na mnie liczyć. Wleję zieloną galaretkę do tej formy. Wypełnię każde wgłębienie w 1/3. Następnie pozwolę galaretce zastygnąć. Teraz mogę dodać białą galaretkę. Te butelki sprawiają, że to świetna zabawa. Została jeszcze jedna część. A teraz chwilę poczekam. Na koniec będę potrzebował czerwonej galaretki. Będzie bardzo kolorowo i smacznie. Ponownie pozwolę galaretce zastygnąć. Teraz wyjmę ją z formy. Oto galaretka arbuzowa. Jestem kulinarnym geniuszem. To dla ciebie. Wow, dawaj. Tak, proszę pani. Podaję. Wow, ale super. No tak, cóż mogę powiedzieć? To wszystko moja własna ciężka praca. O-o, chwila. Zrobiłeś to dla niej? To takie niesprawiedliwe. Co? Co się stało? Jakbym stracił przytomność? Nie wiem, o czym mówisz. Czas na werdykt. Niech spojrzę. To wygląda znajomo, ale mi się podoba. Masz do tego talent. Chyba przejmiesz moje stanowisko. Co my tu mamy? Miska z arbuza. Proste, ale skuteczne. Jestem dumny z was obu. Brawa dla jednej i drugiej. Nie rozmawiam z tobą. Och, rozchmurz się. Hej, Gina, to dla ciebie. Och, naprawdę? Miałam nadzieję, że to powiesz. Ale dobre! To właśnie chciałam usłyszeć. Ale głęboko doszłam! Och! Juhu! Oto coś wyjątkowego! Chcę, żebyście zrobiły kanapkę! Nie ma najmniejszego problemu. Hej, to moje! Puszczaj! Mówię poważnie! Zobaczyłam to pierwsza! Wow, ale jesteś silna! Uwaga! W sumie to dobrze się skończyło. Właśnie, kto by pomyślał? Będę potrzebowała jeszcze kilku rzeczy. Trzymam tu wszystkie dobre rzeczy. Ostrożności nigdy za wiele. Och, to takie urocze. Masz złote jajko? Tak, powinnaś zobaczyć tę kurę. W środku jest coś bardzo ważnego. Spójrz na to. Kawior. Moje ulubione jedzenie. Jest prawie jak cukierki, tylko że kosztuje o wiele więcej. Wystarczy odrobinka. Posmaruję nim chleb. Wygląda bardzo apetycznie. A ty co zamierzasz przyrządzić? To klasyk. Potrzebuję tylko keczupu. Zaczynamy. Chcę ubrudzić sobie ręce. Na szczęście je umyłam. Moja mama robiła identyczne. Och, nie będę tego jadła. Czas się skończył. Mam co do tego dobre przeczucia. Naprawdę? O, kawior. Bardzo imponujące. Umiesz też ładnie serwować. Momencik, a co to jest? Słodko-pikantny pomidorowy smakołyk. Naprawdę nas rozpieszczasz. Muszę spróbować obu. Podajcie, proszę. Och, okej. To mój szczęśliwy dzień. Dieta się skończyła. Którą powinienem zjeść najpierw? Spróbuj mojej. Mam lepszy pomysł. Próbuję obu naraz. Kolejny przebłysk geniuszu. To znajdzie się w moim menu. Coś niewiarygodnego. Cieszę się, że ci smakuje. Hej, chcesz spróbować kawioru? Weź sobie trochę. Zaufaj mi, będziesz zdumiona. To jest najlepsze. Oj, jestem podekscytowana. Całkiem niezłe, co? Wow, przepyszne. Chcę więcej. A ten naszyjnik? Och, chyba zaczynamy. A teraz weźmiemy ciasto i je udekorujemy. Och, brzmi fajnie. O, to ciasto już wygląda całkiem nieźle. A ja mam tylko kilka ciasteczek. Okej, mam pewien plan. Oderwę ten kawałek. Nie potrzebuję go. O, nie wyrzucaj tego.
Och, chcesz go? Weź sobie, proszę bardzo. Aż mi ślinka cieknie. To też dostanę? Mam tego znacznie więcej. Wezmę to! Wezmę wszystko! Nie zapomnij o tym. A co powiesz na krem czekoladowy? Ten słoiczek tu utknął. Jest trochę mały, ale możesz go wziąć. Wow, wielkie dzięki! Ale urocze! Och, czekałam na to. Hej, tutaj! Masz moją paczkę? Co ja bym bez ciebie zrobiła? Do zobaczenia! Nie mogłam się tego doczekać. To jest bardzo trudne do zdobycia. Ale piękne! Czy to jest to, o czym myślę? Skąd to masz? Znam odpowiednich ludzi. Złota tabliczka czekolady. Ale czekaj, to nie wszystko. Ale świetne. To doda blasku mojemu tortowi. Wygląd zdecydowanie ma znaczenie i bardzo wiele mówi. Wiem, trochę tego za dużo, ale to nic. Już wiem, będę potrzebowała śmietany. Spryskam nią moje ciasteczka. Bitej śmietany nigdy dość. Pokryję nią wszystko. Okej, co teraz? Ach, krem czekoladowy. Może zająć honorowe miejsce. Moje dzieło jest skończone. Bardzo chętnie bym to zjadła. Jesteśmy gotowe. Wow, ile złota! Liczyłam na taką reakcję. Chciałam, aby to była reprezentacja mojej osobowości. Ach, to chyba nie jest komplement. A dzieło Ginny? Wow, jestem oszołomiony. W dobry sposób? Oczywiście. Czy przyrządzałaś to już wcześniej? Jestem pod wrażeniem was obu. Brawa, wielkie brawa. Myślę, że to by było na tyle. Żegnam. Jak on to robi? O, ciasto. Podzielmy się nim. Czy właśnie stałyśmy się najlepszymi przyjaciółkami? Myślę, że tak. Obiecałem sobie, że nie będę płakać. Och, powinnyśmy później gdzieś razem pójść. Cóż, pora udekorować ten tort. Lukier jest oczywiście czarny. Tak jak należy. To nie powinno być zbyt trudne. Trzeba tylko wykonywać płynne ruchy ręką. Pierwszy krok jest gotowy. Pora wykonać linię. Jedną w połowie i taką samą prostopadłą. A teraz kolejne, poprzeczne. To naprawdę łatwe. Kiedy już skończymy, trzeba będzie jeszcze wypełnić ich wnętrze. Dzięki temu otrzymamy wzór pajęczyny. No i gotowe. Jeszcze brzegi. To również jest całkiem proste. Wystarczy zrobić takie kleksy i pokryć nimi cały obwód tortu. Skończył się lukier. Na szczęście mam tu jeszcze ciemne ciasteczka. Rozdrobnię je w palcach i posypię nimi mój tort. Będą dobrze się komponowały. Tort jednak wciąż nie jest dość mroczny, dlatego użyję jeszcze czarnej farby w sprayu. O, idzie Inet. Ojej! Jakie to wszystko ponure! Wiem, jak to naprawić! Kolorowymi piankami! Ułożę je na tej pustej połowie. Ślicznie, ale to wciąż za mało. Przydadzą się jeszcze kolorowe cukierki i posypka. No, teraz przynajmniej jedna połowa wygląda nieco raźniej. W końcu tort powinien być wesoły i kolorowy. Inet, zniszczyłaś mój tort. Hej, chyba raczej uratowałam. Proszę natychmiast przestać. Obie będziecie mogły się wykazać na swój sposób. Ojej, to chyba będzie jakieś wyzwanie. W rzeczy samej. W tym wyzwaniu będziecie dekorować różne ciasta. Hejka, jak wam się podoba moja sukienka? Ładne ma falbanki? Może być, chyba. Może być? Tylko tyle? No dobrze. W takim razie bierzcie się za pierwsze zadanie. Zrobicie sukienkę. O, pianki! Już mi się podoba! Te kolorowe, mięciutkie smakołyki to jakieś istne paskudztwo. Będę musiała sama zadbać o swój dobry wizerunek. Mam tutaj czarne, słodkie ciasto, które można formować w dłoniach. Ulepię z niego coś na kształt sukienki. Podstawę już mam, teraz mogę dorobić detale. Ta pałeczka ułatwi mi zadanie. A teraz nieco inny kolor. Mam już kształt, który potrzebuję. Przetnę go tylko nożem, bo nie potrzebuję go aż tak dużo. Tyle wystarczy. Mogę formować. Muszę dobrze go wyprofilować od spodu. A teraz mogę połączyć go z tą czarną sukienką. Dodam jeszcze jedną warstwę, by nadać jej wygląd tkaniny. I taką samą po drugiej stronie. Doczepię jeszcze guziki. Wygląda nieźle.
Potrzebuję kolejny kawałek jasnego ciasta. Rozwałkuję go na stole, by go trochę powiększyć. A następnie wytnę z niego odpowiedni kształt. Niełatwo jest ciąć taki materiał, więc muszę go dobrze przytrzymać. No i proszę, zrobiłam kołnierzyk do mojego ubrania. Jeszcze raz wracam do jasnego ciasta. Muszę je ponownie uformować. Zrobiłam kolejny wałeczek. Posłużę się nożem, by nadać mu detali. To będzie ramię wraz z ręką i palcami. Trzeba jeszcze ubrać je w rękaw, nie zapominając o mankietach. Pora doczepić te kończyny tam, gdzie ich miejsce. Skrzyżuję je na piersi. Będą wyglądały poważniej. Przyznaję od razu, że głowy nie robiłam. Zabrałam ją pewnej lalce. Chodź ze mną. Pora, byś spoczęła na szczycie tortu. Gotowe. Muszę jeszcze dodać te okropne pianki. Przynajmniej mogę je nakłuć, a to zawsze jakaś przyjemność. Całość musi być dobrze przykryta. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. No tak, użyję swojej jadalnej farby w sprayu. Och, założenie tej sukienki graniczy z cudem. I jeszcze te rękawy. La 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 la, co by tu zrobić? Jest tyle możliwości. Pozwolę dać się ponieść Wenie. O, te paznokcie się wszystkiego czepiają. O, to takie irytujące. No dobrze, koniec zabawy. Co? Skąd one się tu wzięły? Czas minął. Zobaczmy, co udało wam się stworzyć. Cóż, co prawda nie wyszło tak mrocznie, jakbym chciała, ale oto mój tort, suknia i pianki, tak jak chciałaś. Och, przecież do tej sukienki nie pasują okulary. No dobrze, niech no się przyjrzę tej twojej pracy. Jednak muszę założyć te okulary, bo bez nich nic nie widzę. Ojej, jak ślicznie. Czyż nie wygląda uroczo? Uroczo? Nie, jest raczej ucieleśnieniem mroczności. O, no, więc ja mam ten, no, kakałko. Przykro mi, ale to nie wystarczy. Wednesday wygrywa. No ja myślę, nie mogło być przecież inaczej. Wspaniała robota z tym tortem i suknią. Aż się wzruszyłam. Wow. O, tak. Słyszycie ten beat? A co to? Mysz? Oczy bolą od patrzenia. Możemy wreszcie przejść do kolejnego wyzwania? Powiedziałam, złaś, ty wstrętny gryzoniu! No, dobrze. Wracając do waszego zadania, oto wasza wskazówka. Mysz? Serio? I co ja mam niby zrobić? A oto wasze materiały do pracy. Chyba mam pewien pomysł. Zmiataj stąd okropny żółciochu. Mam tu znacznie lepszy ser. Przeszywający aromat spleśniałego sera. Cóż, powodzenia z tym śmierdziążkiem. Ja zabieram się do pracy. Okej, mam tu masę w kolorze sera. Zaczynam więc. Muszę dobrze ją ugnieść. A następnie rozwałkować. Ser. Znaczy się masa. Musi być cieniutka. Użyję metalowego elementu do wycięcia w niej kółek. Idealnie. Trzeba je tylko wyciągnąć. Okej, teraz mogę zrobić ich więcej i o różnych rozmiarach. Teraz wystarczy je przełożyć na mój ser. Bardzo dobrze. Muszę jeszcze udekorować go lukrem. Chcę zakreślić bardzo cienką linią wszystkie brzegi, włączając w to brzegi tych dziurek. Wszystkich. Tych małych również. Tak jest. Czyż to nie wygląda jak kawał sera prosto z kreskówki? To jeszcze jednak nie koniec. Użyję nieco jaśniejszego żółtego, by dorobić takie kropki i kilka linii. Ważne, aby były proste, więc lepiej się nie spieszyć. No i gotowe. Dzięki temu nadałam całości więcej głębi. Jee! Wyszło tak dobrze, że sama w to nie wierzę. Ach, Wednesday jak zwykle trzyma się czerni i szarości, jak widzę. Wow, skończyłam od niej o wiele szybciej, niż się spodziewałam. To dlatego, że przez cały czas miałaś wałek. Teraz mogę nakryć mój ser tą czarną masą cukrową. I gotowe, czarny ser dla ciebie oraz tego gryzonia. O, to dla mnie? W takim razie spróbuję. Pokaż tutaj, jak to smakuje. Ciekawy wygląd. Wezmę gryza. Tak, spróbuj sobie. O, och, o nie! Przecież to spleśniały ser! Nie lubię, gdy się ze mnie żartuje. Pożałujesz tego. Pa, Wednesday. Do zobaczenia. Może kiedyś. To było trochę straszne. Och, a ty to kto? Wednesday. Ach, rozumiem. Dobrze, skoro już mamy z powrotem te, no Wednesday, możemy wracać do wyzwania. Ona robi coś innego poza mieszaniem. Co to za dym? O nie, przypala się. O nie, pomocy, co robić? Robi się tu trochę duszno. O rany, nie wytrzymam, to zbyt stresujące.
popit? Tak, to pomoże mi ukoić nerwy. Hej, zaraz, to jest świetny pomysł. Dla was oczywiście. Się robi, pani kucharko. Proszę, oto wasze materiały do pracy. Ha, tylko jak teraz wyczarować z tego popit? To ramię się nie nada. Może czacha? Tak, te oczy to dokładnie to, czego potrzebuję. Fu! Nie wierzę, że przyklejasz jakieś oczyska na swój tort. To już lekka przesada, nawet jak na ciebie. Ja zrobię coś o wiele lepszego. Wezmę białą czekoladę i śmietankę. Wymieszam je razem i wypełnię nią tę foremkę silikonową. To będą półkule, więc nie trzeba wiele, by je wypełnić. Kolejny krok. Barwnik spożywczy. Dodam kilka kropel w różnych kolorach. A następnie wymieszam wszystko wykałaczką. To nie musi być zrobione idealnie. Przynajmniej kolory będą ciekawsze. Podoba mi się, jak wyraziście się prezentują. Teraz odłożę je do zamrażarki na pewien czas. No i proszę, są już gotowe. Wystarczy, że ułożę je w rządku na moim torcie. Zupełnie jak tęczowy popit. Tyle, że to można jeść. Głupi ogień. Och, czemu nie chce się ugasić? Och, świetnie. Kolejny popit. One na pewno mi pomogą. Może po prostu pójdę się przejść. Jeszcze tylko kilka gałek ocznych, a mój tort będzie gotowy. Wspaniale. Dokładnie tak, jak chciałam. Wow, co tu się stało? Chyba ktoś musiał coś przypalić. No dobrze, pokażcie mi swoje prace. Proszę, moja jest kolorowa i ma pełno guziczków do naciskania. W przenośni oczywiście. Cudownie, Inet. Co? Podoba jej się ta kolorowa paćka? Już ja im pokażę, co o tym myślę. Mój tort potrafi przenikać duszę wzrokiem. Wednesday? Znowu zaczynasz przesadzać. Wiecie co? Obie wykonałyście kawał dobrej roboty. Jej! Obie wygrałyśmy! Jedynym wygranym jest czacha, bo nie ma już oczu, żeby patrzeć na twój tort. Myśl sobie, co chcesz. Może to właśnie w niebieskim mi jest to najładniej. Wow! Spójrzcie na te wszystkie kolory. Fuj! Za dużo kolorów. Okropność. Wybacz, ale to podsunęło mi pewien pomysł. Tęcza! O nie, chyba zwymiotuję. O, poszła sobie. Ja tam nie mam żadnego problemu z tęczą. Naprawdę poszła, bo słabo jej się zrobiło od widoku tęczy? Panie doktorze, widziałam tęczę i będę musiała zrobić taką samą w ramach wyzwania. Zacznę od mojej ulubionej kolorowej masy. Wymieszam je razem, aż otrzymam pożądany kolor. Och, ten już jest prawie gotowy. Czyż nie jest to fantastyczne? Uwielbiam tworzyć z cukrowej masy. No dobrze, mam już gotowe kolory. Muszę je tylko odpowiednio ukształtować. Nie potrzebuję kulek, ale długich i cienkich linii. To w końcu najlepszy sposób na zrobienie tęczy. Złączę je teraz razem i uformuję w kształt tęczy. Och, spójrzcie, jak ślicznie wygląda. Użyję jeszcze ostrego noża, aby wyrównać końcówki. No dobra, gdzie ten mój tort? Jest! Piękny i duży. Idealny na tęczę. Wow, jaki ogromny tort! Dobrze, mam tu też swoją tęczę. Może nie są to typowe kolory tęczy, ale właśnie takie chciałam. Położę je na samej górze. Mam tu jeszcze kilka kawałków białej masy. Przydadzą się do zrobienia chmurek. To bardzo proste. Wystarczy dobrze ugnieść je palcami. Ojej, jakie one słodkie. Teraz wystarczy je ładnie ułożyć na torcie. Wracam do mojej masy. Muszę ją dobrze rozwałkować. Powinna być gładka i cienka, bym mogła wyciąć z niej odpowiedni kształt. Najważniejsze są ostrożne ruchy nożem. Wtedy uda mi się otrzymać ładne zaokrąglenia. Jest! Udało mi się zrobić jednorożca. Pora go wykończyć. Chodzi przecież o detale. To one robią całą różnicę. Przyda się też poprawić jego kontury. Każdy szanujący się jednorożec chce się przecież wyróżniać. Jeszcze kawałek. Nie zapominajmy o szczęce. No i oku, wraz z pięknymi, długimi rzęsami. Teraz pora na moją ulubioną część. Jego wspaniałą grzywę. Jest taka kolorowa. Nie zapominajmy o ostatniej ważnej rzeczy. Jego rogu. Ale to jeszcze nie wszystko. Masa jest już chyba dość cienka. Mam tu też foremkę do wycinania. Wycięłam kilka gwiazdek. Mogę pozbyć się reszty masy. Świetnie, ale chcę, by były jeszcze ładniejsze. A więc pora na brokat. Jadalny brokat to prawdziwy skarb. Ja użyję złotego, by pasował do koloru ciasta. Pora doczepić je do samego tortu. Może dodam jeszcze jedną tutaj, by zachować równowagę? Spójrzcie na te świecące gwiazdki. Są przepiękne. No i nie zapominajmy o jednorożcu i tęczy. Wraz z tymi puszystymi chmurkami. No dobrze, mój tort jest oficjalnie ukończony. Och, Enid! To doprawdy cudowny tort. Co?
Słuchaj, Wednesday, wiem jak rozwiązać twój problem. Te okulary sprawią, że nie będziesz widzieć żadnych kolorów. Żadnych? Pokaż je. Faktycznie, od razu czuję się lepiej. Dzięki za pomoc. Powodzenia z tymi tęczami. O, wróciłaś! I masz okulary przeciwsłoneczne. Coś bardzo dziwnego się tu dzieje, ale nie będę się w to mieszać. Ale zwycięzcę wyłonić muszę. Zobaczmy. Wygrała? Wednesday? Żartuję oczywiście. Ona nawet niczego nie przygotowała. Naturalnie, że zwycięża Inet. Jej! Jednorożce i tęcze rządzą. No dobrze. Jakie zadanie by wam przydzielić na sam koniec? Wiem. Wy same będziecie swoim wyzwaniem. My? Ale jak to? Normalnie. Zrobicie tort razem. Cóż, to chyba nie będzie takie łatwe. Ja jestem gotowa. Możemy zaczynać. Racja! Nie ma co narzekać. Trzeba brać się do roboty. Nie ma to jak kolorowe pastele. Śmiem się nie zgodzić. Wolę pracować z ciemnym grafitem. Jak sobie chcesz, Wednesday. Ja rysuję babeczkę. Ha! Obie obrały zupełnie przeciwne kierunki. Jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Mój projekt jest już ukończony. Mój też, tyle że jest nieco bardziej kolorowy. Ale to chyba nikogo nie dziwi. Zacznę od tabliczki czekolady. Wow, wygląda smacznie. Ja jednak zacznę od bitej śmietany. Przyda mi się też garnek i kuchenka. Zacznę od podgrzania tej miski, żeby rozpuścić czekoladę. Tyle powinno mi wystarczyć. Trzeba ją mieszać, by się nie przypaliła. Tyle wystarczy. Ładnie się rozpuściła, więc mogę ją zdjąć z garnka. Przełożę ją teraz do miski, a właściwie do silikonowej foremki. Chcę, by czekolada znów stężała. Pora zdjąć już tę foremkę. Muszę to zrobić ostrożnie, by nie uszkodzić czekolady. No i gotowe. Czekoladowa miska gotowa. Trzymaj, Inet. Teraz twoja kolej. Dzięki, kochana. Wypełnię ją teraz różnymi smakołykami, takimi jak te tęczowe pianki. No i ta długo oczekiwana bita śmietana. Wycisnę ją na pianki i przy okazji skosztuję nieco. A teraz kolej na czekoladki z orzeszkami. Wystarczy, że posypię nimi śmietanę. Jakie kolorowe. Od razu ładniej to wszystko wygląda. To powinno wystarczyć. Oddaję je w twoje ręce, Wednesday. Ja w międzyczasie zrobiłam drugą taką samą miskę z czekolady. Ojej, udało ci się je idealnie domknąć. Ha, wygląda na to, że jednak potrafią współpracować. O, Wednesday, co robisz z tą zapalniczką? Muszę podgrzać ten drucik, abym mogła nim przebić skorupę czekolady. Kiedy zimny ogień będzie już na miejscu, to można go odpalać. Za moment wszystko spłonie. Uwielbiam zabawy z ogniem. Jej! Jakie ładne iskierki! Co dziś świętujemy? Ach! Czy to wybuchnie? O nie! Bum! O! Tylko nie to! O! Uf, widzę, że to był tylko taki żart! Ha, nawet całkiem zabawny! Inet, trzymaj widelec! Dzięki, Wednesday! Pora skosztować naszego dzieła! Ha! Rozwalanie tej czekoladowej skorupy też jest całkiem fajne! Mogę wreszcie spróbować mojego dzieła! I ja również! Rozpływa się w ustach! A teraz spróbuję bitej śmietany i całej reszty tych pyszności ze środka! Pokazałyście, że jednak potraficie ze sobą współpracować. A to oznacza, że obie zasłużyłyście na zwycięstwo? No tak, bez przytulania. Zapomniałam. Dobra, dam radę. Spokojnie. Wrzucam parówki na gorący olej. Albo i nie. No, teraz można działać. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tym razem się uda. Musi się udać. Czemu to jest aż takie trudne? Witaj, kochana. W czym problem? Pozwól, że pokażę ci, jak to się robi. Trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać. Ważny jest też odpowiedni sprzęt. Oszalałaś? Bez obaw, drogie dziecko. Wiem, co robię. To gdzie te parówki? Zaraz zobaczysz coś niesamowitego. Wow, zupełnie jak jakiś ninja. To dopiero początek. Wow, nieprawdopodobne. Kojarzysz Salt Bay? To teraz wiesz, kto go tego nauczył. Pyszny i zdrowy posiłek. Dzięki, babciu. Nie tak szybko. Ten jest mój. Ale ja jestem głodna. Chyba już pora na wyzwanie kulinarne. Co? Chyba żartujesz. Chodź, idziemy.
Bądź tak dobra i zdejmij ten karton, a ja się zajmę tym. Ale musisz się jeszcze sporo nauczyć. A teraz zabierajmy się do roboty. A co ja mam niby robić? Potrzebuję jeszcze paru rzeczy. Na szczęście przygotowałam się zawczasu. Ach, cukier na pewno się przyda. Co tu jeszcze mamy? O, cynamon, też dobrze. No i oczywiście najważniejsza rzecz. Coś, na czym będzie można gotować. Nigdzie się bez tego nie ruszam. Jak to? Nosisz to zawsze ze sobą? Co ty wiesz o życiu, moja kochana? Przeleję ciasto do butelki i dodam do niej cukier oraz miarkę cynamonu. Teraz zakręcamy i porządnie wstrząsamy. Dobra, ja muszę gdzieś zadzwonić. O, cześć kochana, to ja, Lexi. Potrzebuję pomocy. Muszę wygrać z babcią kulinarne wyzwanie. Poważna sprawa. Dobra, pomogę ci. Jesteś najlepsza. A teraz czekamy. Hę? Spróbujmy czegoś nietuzinkowego. Zrobię takiego ślimaczka ze słodkiego ciasta, a następnie dopełnię go zwykłym ciastem. Teraz niech się smaży. Pora przewrócić go na drugą stronę. No i gotowe. Dodam jeszcze trochę owoców. Mam tu pyszniutkie truskaweczki. Wyglądają wybornie. Nie mogę się doczekać, by to zjeść. No, gdzie ona jest? Ktoś zamawiał naleśniki? Och, dziękuję! Jesteś taka kochana! Wiem. A teraz zmykaj. Powodzenia. Wiem, są nieco nudne w porównaniu z tymi babci. Zobaczmy, co znajdę w jej torbie. Na pewno ma tu jeszcze coś dobrego. Ha? To wszystko? No cóż, lepsze to niż nic. Obrócę talerzem i zrobię w nich wcięcie. To prosty i szybki sposób. Teraz mogę je zawijać. Zaczynają już jakoś wyglądać. Zupełnie jak piękna róża. Podobnie zrobię z pozostałymi naleśnikami. Już nie są tak całkiem zwyczajne, co? Mogę resztę tych owoców? Niech będzie. Masz. Ułożę je na talerzu, by ładnie go ozdobić. A wszystko posypię jeszcze cukrem pudrem. Nieźle wygląda, co? Zróbmy im fotkę. Ciekawe, która z nas otrzyma więcej polubień. Trzeba złapać dobry kadr. Spójrz, ja dostałam więcej, a więc wygrywam. Juhu! Zaraz. Co się dzieje? Nie no, serio? Cóż mogę ci powiedzieć? Mam całkiem niezłą widownię. Tak jest, na babcie nie ma mocnych. Mogę zobaczyć? Ależ proszę. Wow, zobacz, babciu. A co tu jest niby takiego interesującego? No nie widzisz? Pokaż mi to. Co my tu mamy? Lepiej, żeby to było coś wartego uwagi. O, ziemniak. Mogłam się domyślić. Niezła pyrka. Przyda się więcej. No pewnie. Sporo ich tam jest. I jeszcze. No dobrze, to już chyba wszystkie. Nigdy wcześniej nie robiłam frytek. Trochę twarde. Jakim cudem ty jesteś moją wnuczką? Kartofli się nie je surowych. Potrzebne nam będzie wiaderko. Włożę do niego wszystkie ziemniaki. Co z nimi zrobisz? Patrz i się ucz. Musimy je oskrobać. Szczotką do toalety? Idealnie się do tego nadaje. Ależ ty masz krzepę, babciu. Trzeba je dobrze oskrobać. Już prawie gotowe. No i proszę, skórka zniknęła. Trzeba je teraz wyjąć z wody. Nieźle, co? Szczotka już nam się nie przyda do niczego. A teraz patrz uważnie. Pocięłam ziemniaka na małe części. Teraz obtoczę go w mące. Pora go usmażyć. Nie, ja chcę gotować. Zabieraj łapska. Puszczaj, albo powiem wszystko twojej matce. Nie zrobisz tego? Teraz tylko ostrożnie, by się nie sparzyć. Niech się usmażą na złoty kolor. O tak. Wyglądają na chrupiące. Przyda się im nieco sosu. Poleję je trochę z góry. To powinno dodać im smaku. Mogę pożyczyć tę szczotkę? Proszę, bardzo proszę. Nie, ale mam tu coś innego. Gdzie to jest? Proszę, kochana. A co ja mam niby z tym zrobić? To jakaś zabawka? Chyba już wiem. Położę tutaj mojego ziemniaka, a następnie przetnę go na kawałki tym narzędziem. Hej, spójrz, jak równo tnie. Dzięki niemu zrobię pyszne łódeczki ziemniaczane. Możemy sprawdzać. Znów chcesz przegrać? Miejmy to już za sobą.
i wyślij. A teraz spróbujemy. Te udeczki wyglądają całkiem smacznie. Ale pycha, babciu. Nieźle, całkiem nieźle. A kto zebrał więcej polubień? No proszę, spójrz tylko na to. Znów wygrałam. To jest niemal zbyt proste. Przynajmniej mam darmową wyżerkę. Teraz ja ściągam ten karton. O, co my tu mamy? Jajka to zawsze dobra opcja. Tam są jeszcze jakieś inne rzeczy i zabieram je wszystkie. Proszę to zostawić, młoda damo. Hej, przestań! Nie! Niech to będzie dla ciebie nauczka. Przynajmniej wciąż mam jajka. Oddawaj je. Nie, są moje. A więc to tak. No dobrze, zapamiętam to sobie. Sama zorganizuję sobie jajka. Co? Babciu! No i proszę. Ładny, prawda? On? W sensie, że to kogut? Tak, to jest właśnie kogut, a niedługo złoży mi jaja. Trzeba tylko poczekać. Ale wiesz, że to niemożliwe? Nie wstydź się. Pokaż jej, co potrafisz. No dalej! Nie rób mi wstydu. Błagam, niech ktoś jej powie. Tak czy siak? Ja muszę brać się za gotowanie. Na początek muszę rozbić jajko. Teraz potrzebuję trochę białka. Tyle wystarczy. Przełożę je na patelnię. I dodam kilka kolejnych. Kiedy już się zetną, to dołożę do nich żółtko. Chyba są już gotowe. Malutkie jajka sadzone. Ładne, prawda? Co to ma być? Prawie ich nie widzę. To jakaś porcja dla myszy? To żart, prawda? Przecież one są malusieńkie. Ale smakują fantastycznie. I ja przynajmniej jakieś mam. On od maleńkości taki wstydliwy. Może to mu pomoże? No, jedz. Dawaj jajko, bo zaraz zacznę gotować rosół. Co z tobą nie tak? Oprócz tego, że to kogut? A może mam ci coś zagrać? O, przepadasz za fletem. Nadal nic? Daj mu spokój, babciu. Już wiem, co cię przekona. Co powiesz teraz? Złóż jajko, a forsa będzie twoja. Pieniądze rozwiążą każdy problem. Dzięki. To dopiero zdziwi naukowców. Mówiłam ci. Zabierajmy się za gotowanie. Potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Wbiję teraz jajko do tej butelki. Tylko ostrożnie, by nie wpadły tam żadne skorupki. I jeszcze kawałek pomidora. Zakręcamy i wstrząsamy. O tak. Można wyciskać na patelnię. Jaki ładny kolor. A teraz uwaga. Wbiję jeszcze jedno jajko na środek. I zanim się zetnie, chcę je nieco rozmieszać. Rozprowadzę je jeszcze równo na całej powierzchni. Teraz mogę dodać siekaną cebulę i paprykę. Można już składać. To będą pyszne omleciki. Niech się jeszcze dobrze zetną. Ten przepis różni się nieco od innych, ale gwarantuję, że posmakuje każdemu. No dobrze, telefony do rąk. Zobaczmy, która z nas wygrała. Dobra, chociaż wiadomo, że ja. To się zaraz okaże. Niemożliwe, a więc remis. Obie wygrałyśmy. No nie, nie wierzę. To niesprawiedliwe. Co ty robisz? A masz ty, stara kalarepo. Przestań, bo ci dam szlaban. No zobacz, co tam jest w środku. Uwielbiam tę część zadania. A ja uwielbiam tę część. Znowu? Przynajmniej zostało mi jedno mango. Czy jest coś, czego nie potrafię? Ups, gdzie ono się podziało? A to dobre. Dość lekcji. To co robimy z nimi? Ciężka sprawa. Chwila. Chyba mam pomysł. Znaczy się, wiem dokładnie, co zrobię. Wetknę w nie ten patyczek. Mam teraz mangowego lizaka. Przydałoby się je obrać. Tak lepiej. Czegoś jeszcze brakuje. Zaraz się to naprawi. Wow! Sama nie wierzę, że to się udało. Ale co dalej? Wciąż czegoś tu brakuje. Czego takiego? Listeczków! O, ale wiesz, jakie mamy zadanie? Mamy zrobić lody. Och, wiem! Zamrożę je tym sprayem. To potrwa tylko sekundkę. Proste.
No dobrze, teoretycznie wykonałaś zadanie. Ja potnę moje mango na części, a następnie obiorę. Muszę znaleźć tylko mój grzebyk. Wbiję go w owoc, by łatwiej pociąć go w plasterki. Dzięki temu otrzymam kawałki tej samej wielkości. Ale to jeszcze nie wszystko. Dobrze, że zostawiłam go sobie na później. Chwileczkę. Co robisz? Włożę teraz plasterki mango do wafelka. Ułożę je w kształt róży. Wow, dobra jest. Wiem o tym dobrze. No i tak podoba mi się bardziej. Pora zrobić nasze fotki. Mam nadzieję, że wygram tę rundę. Spójrz na te wszystkie polubienia. Babcia znów górą. To musi być jakaś ustawka. Chyba zrobię sobie selfie na pamiątkę. Mogę ja otworzyć? Proszę. Ojej, spójrz tylko. I mamy zrobić tort? Ja biorę cukierki. A ja wezmę te gruszki. Ale mam na nie ochotę. Jeszcze. Jakie one dobre. A co z naszym wyzwaniem? One są tego warte. Chyba już wystarczy cukierków. Nigdy mi niczego nie pozwalasz. Dość. Co znowu? Muszę zajrzeć do pewnej książki. Oto moje wszystkie przepisy. Jak widzisz, jestem świetna w pieczeniu ciast. Muszę tylko znaleźć odpowiednią stronę. Ach, jest. Jaki mały druczek. Powinnaś założyć swoje okulary. Na co komu okulary, kiedy ma się szkło powiększające? Aha, nie no. Kogo ja chcę oszukać? Niczego nie widzę. Wiedziałam. Może z tym będzie lepiej? Coś tam chyba widzę. Dobra, wiem już od czego zacząć. Mam tu deskę do krojenia. Możemy zaczynać. Zacznę od pocięcia gruszek w plasterki. O tak. Teraz potrzebujemy taką zapinaną torebkę. Przełożę do niej resztę cukierków. Tyle wystarczy. Przyda się też nieco wyżyć. Wszystkie cukierki muszą być rozłupane na małe kawałeczki. Następnie rozłożę plasterki gruszki na żaroodporną tackę. A na nie wyłożę pokruszone cukierki. Każdy plasterek musi być dobrze przykryty tą posypką. Wyśmienicie? Przyznaj, że zazdrościsz. Zaraz wracam, kochana. Muszę włożyć to do pieca. Podkręcamy temperaturę i czekamy, aż zacznie się topić. Trzeba jednak uważać, by niczego nie przypalić. Wyglądają idealnie. Potrzeba jeszcze jednej rzeczy. Dobrze, że wcześniej upiekłam to ciasto. Będzie mi ono niezbędne. Spójrz tylko na ten kolor. Gruszka idealnie nada się na dekorację. Jeszcze jeden plasterek tutaj. Wow! Widziałaś kiedyś coś równie pięknego? To najwspanialszy tort pod słońcem. Aż szkoda by go jeść. Nie sądzisz? Wow! Ale ekstra! A ty co zrobiłaś? Och, wspierałam cię duchowo. Co takiego? A mogę być degustatorem tego cudeńka? Dawaj! Nie! Lexi! Ale pycha! Jak mogłaś zrobić coś takiego? He? Mówiłaś coś? Właśnie dlatego nie warto! Się starać! Sama spróbuj! No, śmiało! Rany, ale jestem głodna! Lecę na samych oparach! O, przyszłaś mi pomóc? Racja! Możemy wrzucić czekoladę do fontanny! To z pewnością doda mi trochę energii! Zaraz, a gdzie wszystkie moje batony? Nie! O! Czemu zawsze musi mi się przytrafić jakiś pech? To nie fair! Dobrze się ukryłam. Tutaj mnie nie znajdzie. Au! Co ty wyprawiasz? Puszczaj! Przestań! Dobrze, idę, już idę! Co? To ty zjadłaś całą moją czekoladę? No co? To twoja wina. Trzeba było jej lepiej pilnować. Nie wierzę, że to zrobiłaś! Jesteś taka okropna! Ha? O co jej chodzi? Co takiego? Wyzwanie z fontanną czekoladową? Co jest? Wow! Podoba mi się ten strój! Spójrz tylko na tę pyszną czekoladę! Podoba mi się tu! Ciekawe, co będziemy teraz robić? O, patrz! Ona do nas macha! Hejka! Coś ty nam zrobiła!
Masz to zaraz odkręcić! Co jest? Jestem przyklejona do krzesła? To nie jest śmieszne! Ja nie żartuję! Jak myślisz, jakie będzie nasze pierwsze zadanie? O, jest i Rąsia! Chyba coś dla nas ma. Czy to popit? Niezły rzut! A co ze mną? Ja też poproszę! Moje jest w kształcie serca! Uwielbiam serduszka! Co to ma być? Czekoladki? Jej! Ja też takie mam! Ale super! O! Już chyba wiem, co mamy robić! Nie przepadam za jakimiś tam czekoladkami. Wolę takie żelkowe oczy. Są o wiele lepsze. Mam tutaj popit w kształcie dinozaura. Kilka pająków powinno zniwelować te jaskrawe kolory. A jeśli to za mało, to mam tu też nieco glist. Glisty, pająki i dinozaury. Czego można chcieć więcej? O! Spójrz, jakie kolorowe te czekoladki! Ułożę je na moim popit. Pasują idealnie! Teraz przyda się trochę tej czekolady. Spójrz tylko, jak ona smakowicie wygląda. Teraz wystarczy ją dobrze rozprowadzić. Najchętniej od razu bym ją zjadła. Mój popit świetnie się sprawdza jako foremka do czekolady. A teraz pora na żelkowe oczy. Spójrz, jakie miękkie i gumowe są te gałki. Docisnę je do moich pająków i glist. No i będę musiała też jakoś użyć tej czekolady. Uwielbiam metalową tarkę. Jest taka chropowata. Zetrę nią moją czekoladę. Takie wiórki będą odpowiednio pasować do tej mrocznej kompozycji. Zapraszam, zacznijmy od manicure. Na początek upiłujemy nieco paznokietki. Myślę, że lawendowy kolor będzie idealnie pasował do karnacji. Proszę teraz wejść pod lampę. Czego mogłabym tu jeszcze użyć? O, już wiem! Ta lampka powinna stopić moją czekoladę. Ustawię ją na najwyższe obroty. To nie powinno potrwać zbyt długo. Już widzę, jak wszystko się tam topi. No i gotowe. Wygląda okropnie. Dokładnie tak, jak lubię. Ale nie przypomina dinozaura. Trochę szkoda. Nie o to mi chodziło. Rączka, zobacz! Skończyłam już moje czekoladowe serce. Mogę je teraz wyjąć z tego popit. Są i czekoladki. Co? Już ją ogłosiła zwycięzcą? I ją? To niedopuszczalne. Ach! Dopiero co miała robiony manikiur. Zaraz. To teraz ona wygrywa? Ech! To jest jedyny słuszny werdykt. O, rany! Jakie to urocze! Nie mogę! Spójrz, widzisz to samo co ja? Niesamowite! Ona ćwiczy! Zobacz, ile ma tam sprzętu! To mi nasuwa pewien pomysł. Zgłodniałam. Tak, chciałam zamówić jedzenie. Natychmiast. Oto pani kubełek smażonego kurczaka. Tak, panierka ładna. Kolor się zgadza, ale to nadal nie to. Jak to niesamowicie pachnie! Zaraz, pączki? Znaczy się fajnie, ale to nie to samo co kurczak. Chcesz się zamienić? No pewnie! Och, uwielbiam smażonego kurczaka! Te kolorowe pączki są o wiele lepsze niż jakiś tam kurczak, ale muszę coś zrobić z tymi kolorami. O tak, taki mroczny wygląd pasuje im o wiele lepiej. Idealnie odzwierciedlają moje wnętrze i teraz mogę je pożreć. Ach, pyszny, słony i chrupiący kurczak! A wiadomo przecież, co najlepiej pasuje do słonego jedzenia! Słodkie jedzenie, jak ta czekolada na przykład! Och, to będzie pycha! Haps! Przepyszne jedzonko! Rzeczywiście, jedzenie jest adekwatne i współgra z moim charakterem. Chyba zjem kolejnego pączka. Od dawna wiadomo, że pączki i czekolada to idealne połączenie, dlatego nie może zabraknąć dodatkowej polewy czekoladowej. Nie mogę się opanować! Wow, powinnaś trochę nad sobą panować. To dinozaur z kości po kurczaku, a Rąsia chyba nadal ćwiczy. Rąsia, co myślisz? O! Teraz trenuję ciężary. Ciekawe, ile powtórzeń jej zostało do końca serii. Ach, tak, wiedziałam, że tym razem wygram. Co to ma znaczyć? Znowu ją wybrała zwycięzcą? To już drugi raz z rzędu. Ale ostatnim razem, kiedy w nią rzuciłam, to zmieniła zdanie. Mam tu jeszcze jednego pączka. Mogłabym zrobić teraz to samo. A masz! Prosto w cel.
To teraz czekamy. Przynajmniej mam jeszcze trochę pączka, by lepiej przełknąć porażkę. Wygrałam! Jestem najlepsza! Kurczę blady, ale jestem dobra! Wow! Ta impreza dla rąk jest świetna! Dobry kawałek leci! Ach, to tylko muzyka i gibające się dłonie. Nic szczególnego. Zaczynam się powoli nudzić. O, najwyraźniej kilka balonów ma to zmienić. Super! Ja też chyba dostanę! Uwielbiam baloniki! Dzięki, rączka! I z czego się tak cieszysz? To tylko zwykłe balony. Zwykłe balony? No to patrz, co mogę z nimi zrobić! Widzisz, jak czekolada pokrywa jego dolną część? Och, okej, chyba zaczynam kumać. A co się stanie, jeśli wezmę takiego balona i zrobię to? Ha! Ale podskoczyłaś! Masz buzię całą w czekoladzie! Och, nieważne! To tylko czekolada! Pokryję nią mój balon jeszcze raz! O, spójrz, jak smakowicie to wygląda! Ach, hej! Nie musiałaś tego robić ponownie! A właśnie, że musiałam, bo za każdym razem jest to tak samo śmieszne! Och, chyba przebiłam już wszystkie! Szkoda! Zaraz, wiem, co mogę zrobić! Mam tu rolkę gumy balonowej. Wezmę sobie kawałek. Tyle wystarczy. Muszę ją najpierw nieco przerzuć. Zrobione! Teraz mogę nadmuchać balona. Wow! Od kiedy umiesz robić takie balony? Dobrze, mam tu gotowy balon z gumy do rzucia. Mogę go teraz przystawić do czekoladowej fontanny. Genialne! To chyba najlepsza rzecz, jaką widziałam! Oczywiście, że genialne. Tylko czekolada nadal spływa mi po dłoni. Muszę ją jakoś ostudzić, by stężała. Myślisz, że dmuchanie pomoże? Owszem, teraz mogę pozbyć się tego balona. Krok kolejny to moje żelkowe oczy. Włożę je teraz do tej formy z czekolady, którą udało mi się zrobić. Ale żelki to nie wszystko. Mam tu jeszcze wafelki czekoladowe. Wystarczy ułamać pojedyncze segmenty. I ułożyć je obok żelkowych oczu. Ale jeden to za mało. Zdecydowanie potrzeba ich więcej. Czekoladowa miseczka wypełniona żelkami i wafelkami. Właśnie o to mi chodziło. I zrealizowałam to bezbłędnie. Wow! Wygląda pysznie! Wspaniała robota! Wiem. I wie o tym również rączka, bo właśnie ogłosiła mnie zwycięzcą. O, spójrz, jak biją ci brawo! Gratulacje! Ach tak, może lepiej nie. O! Spójrz tylko, jak Rąsia smacznie śpi. O, obudziła się. Cześć, Rączka. Wyspałaś się? Och, patrz. Kolejne zadanie to przygotowanie śniadania. Śniadanie? Serio? To najgorszy posiłek dnia. Będę trzymała się sprawdzonych metod. Żelkowych oczu. To jest dopiero śniadanie mistrzów. Są takie mięciutkie i mają ciekawe spojrzenie. Wspaniale. Pora przekuć je przez sam środek. Tak. Spójrz, jak ta wykałaczka przebija je na wylot. Idealnie. Teraz mogę postawić je pod fontannę. Muszę upewnić się, że jest dobrze pokryte czekoladą. Wystarczy je nieco obrócić niczym ruszt. Gotowe. Mogę teraz zjeść moje pyszne oko na śniadanie. Dokładnie tak, jak lubię. Zaraz, co to za krzyki? O, wygląda na to, że to te oczy. Och, czemu ona zawsze je takie obrzydliwe rzeczy? Co znowu? Teraz mrugają? Dobra, dość. Przestańcie tak na mnie patrzeć. Czemu ona gada do tych oczu? Niezła z niej dziwaczka. No cóż, ma jednak swoje gałki oczne na śniadanie. A co ja mam przygotować? O, mam pomysł. Dobrze, że mam takie długie włosy. Co ona zamierza zrobić z tymi nożyczkami? Dobra, do dzieła. Ciach, ciach, ciach. Wystarczy mały kosmyk. Co jest? Jak ona to zrobiła? Jest! Dokładnie o to chodziło. Teraz kolejne. Teraz przyda się czerwony kosmyk. I kolejne. Jakie śliczne są te kolory. Uwielbiam je. Okej, pora na gorącą patelnię i trochę oleju. Podpiekę nieco tę bułeczkę. A teraz położę na niej trzy kolorowe łapki. O, tak. Stopiły się dokładnie tak, jak chciałam. Pachnie wybornie. I wygląda równie dobrze. Rozerwę ją na pół, żeby było łatwiej zjeść. Och, patrz, jak się ciągnie. Nie do wiary. Co ty wyprawiasz z tą dziwną kanapką? Oczywiście polewam ją czekoladą z fontanny. A cóż by innego? Śniadanie bez czekolady to stracony posiłek. Wyszło jeszcze lepiej, niż się spodziewałam. Wow, smacznego w takim razie. A żebyś wiedziała, pechota, widzę, że jesteś zazdrosna.
było najlepsze śniadanie, jakie jadłam. Ach, spójrz, rączka twierdzi, że i tę rundę wygrałam. Ta, świetnie, nie obchodzi mnie to już. To takie niesprawiedliwe. Wszystko w porządku, kochanieńki? Co się stało? Patrz na moją piłkę. Co teraz? I oto ten krzyk. Na pewno można coś z tym zrobić. Chyba wiem, jak temu zaradzić. Potrzebna mi ta pusta butelka. Wsypię do niej hydrożelowe kulki. No już, do środka. Teraz potrzebny mi balon. Założę go na szyjko butelki. I ją obrócę. To łatwy sposób, żeby wsypać kulki do środka. Zdejmę balon i wypuszczę powietrze. Jakie miłe uczucie. Wow, ale to fajne. Takie mięciutkie. Dzięki, babciu. Dla ciebie wszystko, skarbeńku. Ile napojów. I wszystkie są moje. Już czuję smak tego słodkiego nektaru. Nie mogę dłużej czekać. To mi daje tyle radości. Pięknie dziś wyglądasz. Podoba mi się twoje wdzianko. Dopełniasz mnie. Chodź do mnie. Niech ta chwila nigdy się nie kończy. Tak bardzo cię kocham. Alex, pobudka. Oddawaj napój. Mało brakowało. Wiesz, że nie możesz tego pić. To ty tak twierdzisz. Mam zapasy. Babcia nigdy tego nie znajdzie. Muszę być szybki. Chwileczkę. Jak ona to robi? Zawiodłam się na tobie. I co z tego? Zawsze mam plan B. Ale ze mnie spryciarz. Ukryję się za drzewem. Wreszcie sami. Chwileczkę. Widzę cię. Nie uciekniesz ode mnie. Nigdy się nie poddam. Zostaw mnie w spokoju. Ochronię cię, puszeczko. Kręci mi się w głowie. To przestań biegać w kółko. Stop. Mam zadyszkę. Nie dam już rady. Jesteś za stara. Nie wydaje mi się. Nadciągam. Co to ma być? Dlaczego zabierasz mi radość? Ja się tylko chciałem napić. Ona zawsze wszystko zepsuje. Chwileczkę. Chyba mam pomysł. Teraz na pewno się uda. Wyjmę górną kromkę. Teraz potrzebna mi szklanka. Aha, to się nada. Wcisnę ją w chleb. Trzeba wyciąć kółko. W ten sposób. To samo zrobię z pozostałymi kromkami. Ale brakuje jednej rzeczy. Mojej pięknej puszki z napojem. Włożę ją do chleba. I zakryję kromką. O, idzie babcia. Zachowuj się normalnie. Co tu się dzieje? Dlaczego zachowujesz się podejrzanie? Okej, bawcie się dobrze. Czekaj. Poszła sobie. Nie wierzę, że się udało. Zasługuję na to. Czekaj. To mleko? Jak to się stało? Czy on naprawdę sądzi, że mnie oszuka? Też tak robiłam, jak byłam dzieckiem. Co? Wracaj tutaj! Jakie to irytujące! I lecisz, kaczuszko! Kto następny? Prosto do celu! Popatrz! Alex, jesteś tu? O, losie! Ale bałagan! Czego? Jestem trochę zajęty. Masz to posprzątać i to migiem. Spadam stąd. Ale bałagan! Chyba ja będę musiała tu posprzątać. Robi tak za każdym razem. Au, moje plecy. Nie dam rady się zgiąć, żeby tu ogarnąć. A może wcale nie muszę? Chyba mam pomysł. Czas na małą zakupową terapię. Chciałabym złożyć zamówienie. Paczka dla... babci? O, witaj, młody człowieku. Siemka. Tego było mi trzeba. Zadzwoń do mnie. No i popatrzmy. Doskonałe. Gdzie to przymocować? Tu chyba będzie dobrze. A pod koszem ustawię plastikowe pudło. Alex, chodź tutaj. Co znowu zrobiłem nie tak? Wow. Babciu, co ty masz na sobie? Chodź, porzucamy do kosza. Jasna sprawa. Gdzie piłka? Użyjemy tego. To było proste.
Ale super! No dalej, krabiku, potrzebujecie. Patrz na to. Uhu! Jestem najlepszy. Ty to masz cela. Widziałaś? Nie przestawaj, idzie ci świetnie. I to już wszystko, ale się dobrze bawiłem. I przy okazji pozbierałeś zabawki. Tak jak to sobie zaplanowałam. Ha? Co mówiłaś? Zapomniałabym. Patrz na to. Wow! Niewiarygodne, to było niesamowite. Ja też chcę. Ale czego mógłbym użyć? Już wiem. O, Alex. Utknęło. O, cześć babciu. Uwielbiam rysować. To będzie moje najlepsze dzieło. Babci na pewno się spodoba. Brudne te talerze, trzeba je wypucować. Alex jest podejrzanie cicho. To zwykle zwiastuje kłopoty. O, rysuję sobie. Mógłby mi pomóc. Czas, abyś się na coś przydał. Ej, Picasso, proszę bardzo. Nie chcę. Proszę wytrzeć talerz. Ale to takie nudne. Mam ich więcej. Ale mam szczęście. Wiem, trzeba nieco podrasować te talerze. Będą wyglądać epicko. Od razu wygląda to lepiej. Ja to mam talent. Możesz też odłożyć je na miejsce. Alex, co ty robisz? Wyglądają superowo, co nie? Nie są już takie nudne. Odłóż ten flamaster. Zniszczyłeś moje piękne talerze. Nie wierzę, że to zrobiłeś. A? Co mówiłaś? Oddychaj. Chwileczkę. Chyba mam pomysł. Wykorzystam pompony z butów. Powinno się udać. A? Przyczepię go do pisaka. I użyję do zmazania tuszu z talerzy. Działa jak gumka. Albo magia. Niech będzie. Wow, ale odlot. Strasznie łatwo ci zaimponować. Wyczyszczę wszystkie talerze. Działa. Rysunki zniknęły. Grzeczny chłopiec. Ale zabawa. Ja chcę jeszcze raz. Odjazdowa ta gra. Mógłbym grać cały dzień. Uwielbiam ją. Alex, obiad. Nie, nie teraz. Daj mi chwilkę. Za bardzo go to pochłonęło. Nie wiem, co w tej grze takiego urzekającego. Alex. Już prawie skończyłem. No weź. No dobra, idę już. Co to? Spaghetti? Przerwałaś mi grę dla makaronu? Myślałem, że to coś ważnego. Usiądź. Już prawie wygrałem. Możesz zagrać po obiedzie, a teraz wcinaj. Muszę? Nie lubię makaronu. Babcia jest najgorszą kucharką. Pana to, oblecha. Nie mogę tego zjeść. No, to rozumiem. Ale co by tu zjeść? Już wiem. Słodycze, moje ulubione. Gotowanie nie jest takie trudne. Mógłbym zostać szefem kuchni. Spójrzcie na to. To dopiero uczta. Brakuje tylko jednej rzeczy. Polewy czekoladowej. No tak, jakie to dobre. Wystarczy. Ale będzie wyżerka. Ślinka mi cieknie. Do dzieła. Mam kłopoty. Co ty jesz? A gdzie makaron? Uhu! Nieważne, już go znalazłam. Alex, dlaczego to zrobiłeś? To był wypadek. To słodycze? Wygląda to obrzydliwie. Smakuje ci to? Niech no spróbuję. Wiesz co? Nie jest to takie złe. A w zasadzie całkiem smaczne. Co? Wszystko z tobą w porządku? Spróbuj z polewą. Zdziwisz się. Ty gotujesz następnym razem. Chcę jeść. Co powiesz na soczyste jabłuszko? Co? Jaja sobie robisz? Nie, nie chcę tego. Przecież lubisz jabłka. Są obrzydliwe. A teraz? A co to? To sowa. Wiedziałam, że ci się spodoba. To najlepsze jabłko na świecie. Najważniejsza jest prezentacja na talerzu.
Możesz zrobić pieska następnym razem? Chcę więcej! Ej, nie tak mocno! To przecież zabawa! Ups! Mama mnie zabije! Też masz ochotę to wcisnąć? Dawaj! Co się dzieje? Nie było ich tu wcześniej. Mamy je wciskać? Może najpierw żółty? Moje ubrania! Pasuje ci fioletowy. Jeszcze raz. Nawet ładne. Może teraz coś z rękawami? No nie wiem. Podoba mi się. Następny. Robi się coraz gorzej. Jeszcze raz. No wreszcie. Też chcę coś wcisnąć. Wybieram. Sama nie wiem. Ten. Juhu! Lexi? Wow. Czy ja widzę latające auta? Uważaj. O, tam. Hej. Przepraszam. Wciśnij go. Dobrze, że już jesteś. Nie przerywajmy. Wow, to konie? Co ja mam na sobie? Nie jest takie złe. Co? Wiesz co? Zamiataj. Mam cię na oku. Mam tu sprzątać? I po co go wciskałam? O, tu jest! Kylie, wróciłaś! Wciąż czuję tamto miejsce! O, przycisk do wyjścia! Dawaj! Oj, będzie telepało! Wow, jak tu się znalazłyśmy! Kocham szkołę! Chodź! Który wciskamy? Czekaj, skrzyżujmy ręce. Dobra. Interesujące. Na bogato widzę. Nie kupuję na promocjach. Mam nawet markową torbę. I patrz na te błyskotki. Warte kilka tysięcy. Piękne. Nie to co moje. Muszę iść na manikur. Kolejny przycisk. Tak, takie opady to ja rozumiem. Wow, ile tu zielonych. Teraz nawet pachnę bogato. Moja kolej. Może ten? To nie kasa. Nie o taki papier mi chodziło. Bez sensu. Następny. Wow, urocze, prawda? I pełne diamentów. Jest ich tu chyba ze 100. Łapy przy sobie. To był mój przycisk. Też coś dostałam, widzisz? To kamienie i do tego takie brzydkie. Mniejsza. To nie fair. Przykro mi. Znów moja kolej. Wow, ale miękka. Jest tu coś fajnego? Ekstra. Jeszcze jeden, ale super prezent. Jupi! Boję się. Ech! Co mam tym napisać? Wiem, jak go wykorzystać. No dalej, pisz. Serio? Źle to wygląda. Może teraz coś innego. Smutna kontra szczęśliwa. Nie, miałaś ostatnio szczęście.
Dobra, wciskajcie. Wow, fajnie tu! Nie ma to jak sprzątanie. A przy ulubionym kawałku jest jeszcze lepiej. Kurczę! Nie cierpię sama podróżować. Ale ktoś musi. Szkoda, że nie mam koleżanki. Zakupy są beznadziejne. Nic mi się nie chce. Wow! Podróż pełna emocji, co nie? Patrz! Juhu! Uroczo tu! Na co czekamy? Przetestujmy nasze szczęście! Dawaj! Wow! Czuję, że spotka mnie coś cudownego! Deszcz płatków! A gdzie mleko? O, tutaj! Ohyda! Przynajmniej mam co jeść! Trochę ci się rozlało! Lubię płatki, ale nie w tej wersji! To teraz ja! Jestem gotowa! O, pusty talerz? Czekaj! To moje ulubione sushi! Świeżutkie i pachnące! Ciekawe, czy dobre! Od którego zacząć? Muszę się stąd jakoś wydostać! Albo pomóc trochę szczęściu! Hej! Mam cię! Moja ulubiona! Pycha! Smacznego! Ale duża rolka! O nie! Zaraz! Skąd tu się wzięło to wasabi? Ech, nie widzę tu żadnej wody! No dalej! Woda! Dawaj ją natychmiast! Halo! Tak! Pusta szklanka? Ach, to deszcz! Wszystko mi w sumie jedno. Lepszy ryc niż nic. Uff! Dziwne. Może w lodówce znajdę mleko? Muszę ugasić pożar w buzi. Wow! Tu jest wyjście! Idziemy. Uwaga! Ciemno. Dobrze, że były zamknięte. Przynajmniej ładnie wyglądamy. Nie ma na co czekać. Do wyboru, do koloru. Trochę mi się kręci w głowie. Za dużo ich tu. Lexi, nic ci nie jest. Nie strasz mnie. Wow, mam ją otworzyć? Fuj! Ale jedzie! Do tego żyje? Wyrzuć to! O-o! Co ja mam na sobie? O co chodzi z tym morskim motywem? Od razu lepiej! Uwielbiam je! Ech! Pomogę ci! Wow! Teraz bardziej mi się podobają! Załóż je. Żegnaj kostiumie rekina. Wolę misie. Ładne? Chodź tu. O, jabłko? Wygląda idealnie. Wiem. Daj mi je. I patrz na to. I co teraz? To! Tada! iPhone! Ekstra! Nówka sztuka! A ja to co? To nie fair! Te przyciski są bezużyteczne! Też chcę telefon!
miała zakwasy na rękach. Poddaję się. Trzęsienie ziemi? Uważaj na telefon! Och! Jesteśmy w domu? Pogadamy o tym rano. Głupia ta zabawa. Też chcielibyście mieć takie przyciski? Życie byłoby takie proste, co? Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi. Niech też się pośmieją. A ty widzieliście? Subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej.